Pani marszałek, Wysoka Izbo, posłanki i posłowie. Kto z państwa szczepił się w ciągu ostatnich 10 lat? Państwowy Zakład Higieny podaje, że w 2016 roku zaszczepiło się około 300 tysięcy dorosłych niepoddanych obowiązkowi. To 1% z 30 milionów. 75% polskiego społeczeństwa się nie szczepi. Czy to nie jest zastanawiające? Dlaczego szczepienia ochronne, z którymi wiąże się możliwość ciężkich powikłań, dotyczą tylko dzieci, czyli 25% naszej populacji? Jak można w tej sytuacji mówić o odporności zbiorowiskowej? Dlaczego konsekwencje wykonywania szczepień ochronnych w imię mitu odporności stadnej mają ponosić tylko dzieci i ich rodzice? Czy czasem uzasadnieniem przymusu szczepień ochronnych tylko dzieci nie stał się dziś wyłącznie interes ekonomiczny producentów? Czy uzasadnieniem nie stał się interes usługodawców, którzy ich produkty podają? Kto z państwa jest rodzicem? Bądźmy szczerzy, kto z państwa jest rodzicem, spodziewa się dziecka lub planuje zostać rodzicem? Bardzo proszę o spokój na sali. Bardzo proszę. Ja jestem mamą czwórki dzieci. Moje dzieci to Kamil, Weronika, Patrycja i Emilka. Czy zastanawialiście się państwo, co skłoniło 120 tysięcy osób do poparcia projektu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Stop NOP? Szanowna pani marszałek. Bardzo proszę o spokój na sali, dobrze? Bardzo państwa proszę. Bardzo państwa proszę o spokój na sali. Potem będziecie mogli zabrać głos. Szanowna pani marszałek, szanowne posłanki, szanowni posłowie. Dlaczego państwo polskie dziś nie chce brać żadnej odpowiedzialności za powikłania poszczepienne, a mimo to przymusza do ich wykonania? Nasze rodziny dotknięte powikłaniami, przymusem, ograniczaniem praw wynikających z obowiązku wykonywania szczepień ochronnych wobec dzieci. Chcemy, aby usłyszano nasz głos, wsłuchano się w nasze argumenty. Proszą o to również lekarze, którzy razem z nami zbierali podpisy poparcia projektu i pomagali w jego opracowaniu. Proszą również prawnicy, którzy pomogli nam stworzyć projekt i również uważają, iż obecny system szczepień ochronnych wymaga zmian. Wielu polskich lekarzy za zadawanie pytań i publiczne informowanie o swoich obserwacjach stanęło przed sądami lekarskimi lub było przesłuchiwanych. Dr Aneta Borczyk-Kotwas, dr Katarzyna Bross-Walderdorf, dr Hubert Czerniak, dr Elżbieta Dąbrowska, dr Jerzy Jaśkowski, dr Andrzej Majkowski, dr Dorota Sienkiewicz. Jedna z tych osób, pan dr Andrzej Majkowski, pediatra z 32-letnim stażem, podczas protestu rodziców na ulicach Warszawy w dniu 3 czerwca tego roku zabrał głos i w dramatycznym wystąpieniu zaapelował o to, aby rodzice mieli możliwość wyboru. Co powiedział? Jestem lekarzem, który musi wykonywać szczepienia ochronne. Musi, bo taki jest nakaz prawa. Każdy lekarz, który nie szczepi albo który ma pod opieką rodziny, które odmawiają wykonywania szczepień, muszą być raz na kwartał imiennie na liście przekazane do sanepidu. To jest denuncjacja, to jest zdrada tajemnicy lekarskiej, to jest zamach na wolność każdej istoty.
Jeżeli lekarze nie będą wykonywać tego obowiązku, mogą zostać pozbawieni pracy, ponieważ nie wykonują swoich obowiązków. Ja nie jestem lekarzem, który nie szczepi. Ja też mam na swoim sumieniu dzieci, które mimo mojej uczciwej pracy, mimo prawidłowego badania lekarskiego, też zostały dziećmi autystycznymi. I ja wiem, że po szczepieniach, a nie dlatego, że były chore, ci rodzice musieli sprzedać dom, mają trójkę dzieci, musieli przenieść się do mieszkania, żeby było ich stać na rehabilitację ich trzeciego dziecka. Proszę Państwa, najgorsze jest to, że my naprawdę, jako lekarze, chcemy, żebyście wy byli przez nas godnie traktowani. Natomiast w tym momencie lekarze są tak nastawiani, żeby zamiast wykonywania swojej pracy lekarskiej, byli policją lekarską. I to jest najgorsze, bo ja bym bardzo chciał każdego swojego pacjenta traktować w jego wolności. Jeżeli on mi mówi, że nie ma absolutnie zamiaru szczepić swojego dziecka, to ja jako lekarz mam obowiązek szanować jego wolę. Ale niestety, to poszanowanie woli jest nam odbierane, dlatego że mamy naciski. Wyobraźcie sobie, że lekarz pracujący w podstawowej służbie zdrowia ma 5 pracodawców. NFZ, Ministerstwo Zdrowia, sanepid, dyrektora ośrodka, w którym pracuję i Okręgową Izbę Lekarską. Mam 5 pracodawców. Tych 5 pracodawców mówi mi, że mam szczepić i nie mam żadnego wyboru. Jeżeli przychodzicie do nas, żeby otrzymać właściwą poradę lekarską, żeby wszystko było wytłumaczone, żebyście mieli bezpieczeństwo szczepienia swoich dzieci, my musimy być merytoryczni. Ale błagam wszystkich swoich lekarzy, swoich kolegów, pediatrów, aby zechcieli szanować wolę rodziców. Czy nie jest zastanawiający tak dramatyczny apel lekarza pediatry z wieloletnim stażem? Takich apeli jest znacznie więcej. W Niemczech działają 2 organizacje lekarskie postulujące o konieczne zmiany. Jest to Stowarzyszenie Lekarzy na Rzecz Indywidualnego Szczepienia oraz Lekarze Aktywni na Rzecz Globalnej Świadomości Szczepień, postulujące o indywidualny bilans korzyści i strat dla każdego dziecka i przeprowadzenie rzetelnych badań szczepionek. Pełni nadziei obserwują nas rodzice z całego świata, którzy połączyli swoje siły w European Forum for Vaccine Vigilance, protestujący wspólnie na ulicach wielu państw jako koalicja International Revolution for Choice oraz 130 organizacji, które poparły wrześniowy apel do Światowej Organizacji Zdrowia o niezbędne dla bezpieczeństwa dzieci zmiany. I chciałam tutaj podziękować reprezentantowi Inspekcji Sanitarnej, ministrowi Pinkasowi, że dzięki grzywnom to wszystko mogło się wydarzyć, bo to my, polscy rodzice, zainspirowaliśmy międzynarodowe protesty przeciw przymusowi szczepień. W czerwcu protestowało kilkanaście państw na całym świecie i to między innymi z naszej inicjatywy powstał apel do Światowej Organizacji Zdrowia, który poparło 130 organizacji z całego świata. Taki jest skutek realizowanego w Polsce obowiązku przymusu szczepień. Dlaczego pragniemy, aby przyjęto nasz obywatelski projekt i dlaczego jest on taki ważny dla naszych dzieci? Przede wszystkim projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie wprowadza nic nadzwyczajnego, nic, co różniłoby nas od innych państw europejskich. Czy projekt ma na celu likwidację szczepień, jak się zwykło przedstawiać? Nie. Więc czym jest? Otóż stanowi dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do przepisów europejskich. Nie jest to również projekt antyszczepionkowy i nade wszystko w żaden sposób nie sprowadza zagrożenia epidemicznego. Powstał z troski o zdrowie i ma przywrócić wolności obywatelskie. Dlaczego tak jest? W obecnie obowiązującej ustawie wyróżnia się 2 rodzaje szczepień. Ochronne u dzieci to te przewidziane w artykule 17 ustęp 1 obecnej ustawy i tak zwane akcyjne, dotyczące wszystkich, również dorosłych.
przewidziane w art. 33 ust. 1 obecnej ustawy. Dziś jedne i drugie są w Polsce obowiązkowe. W 20 krajach Europy obowiązkowe są tylko te drugie, które przewidziane są na wypadek pojawienia się zagrożenia lub też epidemii chorób zakaźnych. Obywatelski projekt ustawy nie likwiduje szczepień akcyjnych, nie likwiduje też szczepień ochronnych. Wprowadza jedynie dobrowolność tych ostatnich. W mediach, w których jednym z głównych reklamodawców są firmy farmaceutyczne, mówi się, oni chcą powrotu do średniowiecza. Czy rzeczywiście tak jest? Czy państwa takie jak Austria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Rosja tkwią w średniowieczu? W zeszłym roku próby wprowadzenia obowiązku wykonywania szczepień ochronnych wśród dzieci odrzuciła Dania, Finlandia, Szwecja oraz Niemcy, a 3 lata wcześniej Norwegia. Dlaczego? Uwaga! Powołując się na szacunek dla praw obywatelskich oraz możliwość wykonywania szczepień akcyjnych w reakcji na zagrożenie ewentualną epidemią tej czy innej choroby zakaźnej. Co więcej, w Finlandii powoływano się na to, że nie ma dowodów na to, że przymus w jakikolwiek sposób promowałby lub utrzymywał dobry zasięg szczepień. Wręcz przeciwnie, istnieją badania sugerujące, że może to mieć negatywny wpływ. Jonas Sivela z Finlandzkiego Instytutu Zdrowia szacuje, że przymus może w dłuższej perspektywie zniweczyć zaufanie ludzi nie tylko w zakresie szczepień, ale także ogólnie do publicznej służby zdrowia. I to ma miejsce w Polsce. Szanowna Pani Marszałek, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. Kto z Państwa ma świadomość, że obecny system obowiązkowych szczepień łamie prawa człowieka? W razie wystąpienia powikłań, o których uprzedza sam producent, rodzic zostaje pozostawiony sam sobie. Sam rehabilituje i leczy dziecko. Musi zrezygnować z pracy i jeśli chce dochodzić roszczeń, musi uzbierać na wpis sądowy, biegłych sądowych i prawnika bez gwarancji wygranej, a producent ma nieograniczone środki. Czy jest to sprawiedliwe? Nie. Taki system przymusu szczepień ochronnych w innych państwach zakwestionował już Europejski Trybunał Praw Człowieka. W świetle tych orzeczeń Polska łamie prawa człowieka. Artykuł 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności mówi, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazywał, że przymus szczepień ochronnych, z których stosowaniem nieuchronnie wiąże się możliwość wystąpienia powikłań poszczepiennych, w tym także śmierć, naruszają artykuł 8 ust. 1 konwencji. Są to na przykład orzeczenia z dnia 9 lipca 2002 roku Ilara Salvetti przeciwko rządowi włoskiemu oraz wyrok z dnia 15 marca 2012 roku Dimitriewicz przeciwko Ukrainie. W sprawie włoskiej poszkodowaną była Włoszka, która w wyniku obowiązkowego szczepienia przeciw polio w 1966 roku w wieku 5 lat została dotknięta paraliżem, ślepotą i zaburzeniami mowy. Sprawa dotyczyła uzyskania odszkodowania, które było należne kobiecie w wyniku poszczepiennych działań niepożądanych. Poszkodowana wniosła do Trybunału wniosek, iż włoskie państwo nie przewiduje odpowiedniej rekompensaty za działania niepożądane będące następstwem przymusowych szczepień, przez co narusza artykuł 2 ust. 1, artykuł 5 ust. 1, artykuł 12 i 17 konwencji, czyli prawo do życia, do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny oraz złamanie zakazu nadużycia praw. Ponieważ żaden z przywołanych przepisów nie odnosił się do sytuacji pokrzywdzonej,
Trybunał rozpatrywał sprawę w oparciu o artykuł 8 konwencji, czyli prawo do życia prywatnego, które zawiera w sobie prawo do fizycznej i psychicznej integralności. Trybunał m.in. stwierdził, że obowiązkowe szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne stanowią ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego gwarantowanego. Pani marszałek, ja mam nieograniczony czas. Ma pani 15 minut. Proszę, minutę ma pani na dokończenie. Ja znam ustawę, mam czas nieograniczony. Nie ma pani. Proszę pani, w Sejmie obowiązuje regulamin. Przedłużam pani o 1,5 minuty wypowiedź i będzie musiała pani skończyć. Absolutnie się na to nie zgodzę, znam prawo. Ale za 1,5 minuty odbieram pani głos. Szanowni państwo, mam przemówienie na godzinę i zamierzamy dokończyć, chyba że siłą państwo zamierzacie mnie stąd ściągnąć. Ja bardzo panią przepraszam, Sejm przyjął regulamin, który mówi, że wystąpienie nie może trwać dłużej niż 15 minut. Pozwalam pani dokończyć, daję pani na to 1,5 minuty i proszę w ciągu 1,5 minuty dokończyć swoje wystąpienie. Dotyczy to wszystkich, nie tylko przedstawicieli stowarzyszeń społecznych, ale także ministrów. Każdy tutaj ma 15 minut, więc bardzo proszę zastosować się do regulaminu Sejmu. Regulamin Sejmu jest ponad zapisy ustawy. Czy rząd polski tak traktuje polskie rodziny? Ja bardzo panią przepraszam, ale nawet premier polskiego rządu tutaj w Sejmie ma 15 minut. Równe prawa dla wszystkich. Proszę dokończyć swoje wystąpienie. Poprosiliśmy rodziców o odpowiedź na pytanie. Wyobraźcie sobie, jak bardzo mogłoby się zmienić wasze życie, gdyby wasze dziecko zachorowało po szczepieniach na ciężką chorobę, na przykład układu nerwowego i wymagało ciągłej opieki. Poprosiliśmy rodziców, żeby odpowiedzieli, co powiedzieliby posłom. Marta, że żadnemu z nich nie życzę, aby kiedykolwiek musieli modlić się o cud, żeby ich dziecko przeżyło, żeby nie musieli patrzeć na swoje dzieci podpięte pod aparatury walczące z chorobami, aby nie musieli żyć każdego dnia w strachu, że ich dzieci mogą dostać ataków padaczki. Każda infekcja to większy stres. Magdalena, mieszkam w kraju, gdzie rodzic ma prawo decydować, czy chce zaszczepić swoje dziecko, czy nie. Ma również prawo razem ze swoim lekarzem ustalić indywidualny kalendarz szczepień i nikt go nie ściga i nie nakłada na niego kar, gdy chce z danego szczepienia zrezygnować lub je odłożyć w czasie. Mieszkam w miejscu, gdzie w szkole publicznej mojego dziecka 20% dzieci jest nieszczepionych i nie ma tam żadnych epidemii chorób zakaźnych. Mieszkam w kraju, który szanuje moje przekonania religijne co do szczepień i daje mi prawo do ich odmowy w przypadku, gdy są one sprzeczne z moją własną wiarą. Tym krajem nie jest Polska. Justyna, nasze życie przewróciło się do góry nogami. Moje dziecko z powodu zaburzeń, które ma po szczepieniu, jest wyrzutkiem osiedla. My wszyscy wykluczyli nas, bo jest inny, bo nie radzi sobie z emocjami. Kiedy weszliśmy do piaskownicy, inne mamy zabrały swoje dzieci, nie pozwalają bawić się im z moim synem. Na balkonie zatarasowali się, żeby ich nie było widać, żeby kontaktu nie było. Mój syn mi powiedział, że nikt się z nim nie chce bawić, bo jest zły. A on jest tylko ofiarą ich pieprzonego systemu, w który ja wierzyłam i go szczepiłam. Dziś zostaliśmy sami i nikt nam grosza nie daje na terapię. Szanowni państwo, ja mam 20 stron. Ja bardzo panią przepraszam. Pan słucha w tej chwili narodu. To pan służy nam. Szanowna pani, panie Arłukowicz. Musimy stosować się do regulaminu Sejmu. Proszę panią o zakończenie wystąpienia. Będzie pani miała jeszcze czas, żeby odnieść się do pytań posłów i do wypowiedzi klubowych. Także jeszcze raz będzie pani miała szansę wejść na mównicę i będzie pani również miała 15 minut na udzielenie odpowiedzi na pytania. Także bardzo pani dziękuję i przystępujemy. Jeszcze nie skończyłam, pani marszałek. Ale czas pani skończyła. Chcę podsumować.
pani marszałek, proszę. 30 sekund. O możliwość podsumowania. 30 sekund i naprawdę. Zacytuję jeszcze Konwencję Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny. Ze względu na łamanie jej zapisów i nieprzystosowanie polskiego prawa nadal do ratyfikowanej przez Polskę, interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki. Nikt nie ma moralnego prawa poświęcać dziecka w imię najpiękniejszej nawet idei. Również w związku z tym projekt wprowadza konieczność informowania przez lekarza o tym, które ze szczepionek powstały przy wykorzystaniu linii komórkowych z aborcji. Dziękuję pani bardzo. Co powinno doprowadzić do umożliwienia rodzicom stosowania etycznej alternatywy. Dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę. Bardzo pani dziękuję. Pani marszałek, ostatnie zdanie. Nie, bardzo dziękuję. Szanowna pani marszałek, panie posłanki, panowie posłowie, dziękuję w imieniu polskich dzieci, w imieniu setek tysięcy rodziców polskich dzieci i skrzywdzonych przez obecny system, który wymaga zmian. Bez względu na państwa i liderów partii poglądy, jeszcze raz proszę o głos opowiadający się za skierowaniem projektu do dalszych prac, co będzie wyrazem szacunku dla poszkodowanych rodzin. Szanowni państwo, wszyscy otrzymacie na skrzynkę mailową pełną treść tego wystąpienia i w imieniu tych 120 tysięcy poszkodowanych rodzin zgłaszam protest, żeby w ten sposób traktować naród, który bardzo bezpośrednio chce realizować bardzo pani prawa dziękuję. Konstytucyjne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę zejść z mównicy. Bardzo proszę o spokój na sali. Bardzo pani dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Pani będzie mogła potem odnieść się do tych głosów, które tutaj padną na sali. Bardzo proszę opuścić mównicę i zająć miejsce. Bardzo proszę. Pierwszy głos zabiera pan poseł Krzysztof Ostrowski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Jest pan poseł? Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, druk 2796. Projekt dotyczy likwidacji obowiązku szczepień ochronnych, pozostawia w zasadzie dwa wyjątki. W przypadku decyzji administracyjnej oraz w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego kraju w sytuacji epidemii. Wysoka Izbo, projekt obywatelski, tak jak moja przedmówczyni powiedziała, 120 tysięcy podpisów. Dla nas jest to wyraz lęku, obaw, często wynikających z własnych doświadczeń Polek i Polaków. Obaw, które nie powinno się lekceważyć. Obaw o bezpieczeństwo szczepień ochronnych. Mówiąc szczerze, nie jesteśmy odosobnieni. Przygotowując się do wystąpienia, przejrzałem troszeczkę internet, literaturę i wybrałem państwu przykład Francji, gdzie w 2016 roku był realizowany projekt Zaufanie dla szczepień. Badano zaufanie Francuzów dla szczepień ochronnych. Okazało się, że 41% respondentów uważa, że szczepionki nie są bezpieczne i to w sytuacji intensywnej w tym kraju propagandy proszczepiennej. Proszę państwa, jest to projekt obywatelski, więc zgodnie z obietnicami przedwyborczymi Prawa i Sprawiedliwości będziemy go dalej procedować. Nie odrzucamy takich projektów. Cieszę się osobiście, bo jest to doskonała okazja do dyskusji na temat racjonalnego, panie ministrze, programu szczepień w Polsce i dostosowania go do bezpieczniejszych norm europejskich. Chcę podkreślić przed argumentacją, że z całą mocą, że nie jestem przeciwnikiem szczepień, nie mówiąc już o podważaniu skuteczności szczepionek w celu powstrzymywania chorób zakaźnych. Z drugiej jednak strony, w Polsce niemowlęta, dzieci przez pierwsze 18 miesięcy otrzymują 16 obowiązkowych szczepień. To jest przeciwko 10 chorobom. Wśród obowiązkowych szczepień mamy dwa, to jest BCG oraz przeciw UZW typu B, podawane w pierwszej dobie życia, nierzadko 2 godziny po urodzeniu. W Polsce nadal dopuszczalne są stosowanie szczepionek zawierających preparaty rtęci. Mówię o tym RSL-u, organicznym związku zawierającym rtęć. Wtedy bariera krew-mózg noworodka jeszcze jest niewykształcona i
ten rtęć odkłada się w mózgu, powodując zmiany nieodwracalne. W Polsce stosowany nadal jest preparat EUVAX przeciw UZW typu B, to jest w pierwszej dobie i państwo, myślę, że część państwa wie, że jednorazowa dawka zawiera EUVAX-u 25 mikrogramów rtęci, to jest 83 razy więcej od dawki uważanej za bezpieczną dla dorosłego w normach amerykańskich i europejskich. Neurotoksyczność związku rtęci została udowodniona w wielu badaniach naukowych, w setek badaniach i nie będę ich cytował. Teraz jakby z innej strony. W krajach zachodniej Europy na ogół nie szczepi się noworodków i od dawna nie stosuje się rtęci w szczepionkach. W Skandynawii zrezygnowano w latach 90., a w 2000 roku w krajach Unii Europejskiej. W krajach zachodniej Europy szczepienie przeciw UZW-B otrzymuje tam tylko i wyłącznie noworodek od matki zakażonej wirusem B. Kraje skandynawskie, które od lat cieszą się najlepszymi wskaźnikami zdrowotnymi oraz najmniejszą umieralnością wśród niemowląt, szczepienia są dobrowolne, ale oprócz tego niemowlę są szczepione dopiero od 3 miesiącu życia lub nawet później. I proszę państwa, zastanawiałem się, czy tutaj zacytować jakieś badania naukowe czy ekspertyzy, ale pomyślałem, że zrobię inaczej. Odwołam się do autorytetu lekarzy francuskich, profesury, do apelu naukowców francuskich ze stycznia 2018 roku, między innymi autoryzowanego przez pana profesora Luca Montaniera, który był noblistą w dziedzinie medycyny za odkrycie HIV-u. I ci naukowcy, apelując do byłego ministra zdrowia, w związku z tym, że od stycznia 2018 roku wprowadzono do Francji 11 obowiązkowych szczepień, uważają to za poważny błąd zdrowia i zdrowia publicznego i apelują o 5 rzeczy. Żadnych obowiązkowych szczepień przez pierwsze 2 lata życia, wniesienie pod uwagę przeciwciał pochodzących od mleka matki, rekomendowane to jest przez WHO, bo wtedy odporność jest od mleka matki, wycofanie z kalendarza szczepień niemowląt, szczepienie przeciw UZW, przeciw B jako bezużyteczne oraz teraz uwaga, bo myślę, że wielu to nie wie, obowiązkowe poddawanie szczepionek testom takim samym jak leki w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenia do obrotu. I proszę państwa, przepracowanie nietoksycznych adiuwantów szczepionek, takich jak na przykład fosforan wapnia, zamiast szkodliwych, takich jak wodorotlenek glinu. Proszę państwa, we Francji już zapomniano, że preparaty rtęci podaje się w szczepionkach. Ja się bardzo cieszę, mam tu jeszcze parę rzeczy, ale 5 minut jest za mało, żeby to powiedzieć. Bardzo się cieszę, że ten temat będzie podjęty na komisji Sejmu i na forum Sejmu i mam nadzieję, że ta dyskusja nie będzie bezużyteczna. I pozwolicie państwo, że na koniec złożę do pani marszałek wniosek w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o skierowanie projektu do prac w połączonych komisjach, Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Bartosz Arłukowicz, Platforma Obywatelska. Panie marszałek, szanowni państwo. Dożyliśmy czasu w Polsce, w którym z tej mównicy mówi się o dzieciach z in vitro, że mają bruzdę na czole. Dożyliśmy czasów, kiedy z mównicy Sejmu mówi się o tym, żeby znieść obowiązkowe szczepienia. Że szczepienia szkodzą. Że dzieci umierają po szczepieniach. Autyzm. To, że pani te głupoty medyczne opowiada, tak, można sobie z tym poradzić. Ale to, że największy klub rządzący dzisiaj w Polsce, klub PiS-u, mówi wprost, jesteśmy za tym, żeby tę ustawę procedować dalej, żeby znieść obowiązkowe szczepienia dla naszych dzieci. Wiecie co? To jest skandal. To, że wy nie zajmujecie się dziećmi, pokazaliście wielokrotnie, ale to, że jesteście ignorantami medycznymi, pokazujecie w sposób wyrafinowany po raz kolejny. To jest nieprawdopodobne, żeby klub rządzący w Polsce wnosił o to, żeby dalej pracować nad tym, żeby znieść obowiązkowe szczepień. To jest możliwe tylko w czasach PiS-u. Ale to jeszcze pół biedy. To jeszcze pół biedy. Mamy tutaj taką fotografię, na której pani Socha z ruchów antyszczepionkowych, która przed chwilą tu przemawiała i wmawiała te głupoty wszystkie o szkodliwości szczepień, stoi z kim? Z ministrem Jaki. We wrześniu 2015 roku minister tego rządu, wiceminister sprawiedliwości mówi takie słowa w 2015 roku. W Polsce nie powinno być obowiązku szczepień. Mało tego, można by przyjąć założenie, że minister Jaki robi dla jakiejś takiej dorywczej chęci zdobyć jakiegoś poparcia politycznego. Ale nie, idzie dalej minister Jaki. Minister rządu PiS pisze w lutym 2016 roku do głównego inspektora sanitarnego.
I pisze tak: należy uznać za nadużycie działania GIS-u w sprawie obowiązkowości szczepień. Proszę odstąpić od tych działań. Minister jaki pisze do głównego inspektora sanitarnego, że należy przemyśleć sposób postępowania z tymi, którzy nie chcą obowiązkowych szczepień. Żeby tego było mało, to minister sprawiedliwości w XXI wieku, w 2017 roku, minister Patryk Jaki pisze do ministra Radziwiłła: postępowanie w zakresie przymuszania do szczepień stanowi dyskryminację obywateli RP. Gdzie wyście się tych głupot naczytali? Zwracam się do wszystkich mam i ojców, do wszystkich babć i dziadków. Wiecie, co oni chcą zrobić naszym dzieciom? Oni chcą znieść obowiązkowość szczepień po to, żeby ci, którzy takie głupoty opowiadają, jak przed chwilą z tej mównicy, mogli wprowadzić zasady takie, że do polskich szkół wróci ospa i odra, co się już dzisiaj dzieje. Znacie takie nazwy? Jak tyfus, jak cholera, żółta febra. Znacie takie nazwy? Słyszeliście cokolwiek o tym? Poczytajcie chociaż w Wikipedii. Niech pani milczy, teraz ja mówię. Poczytajcie w Wikipedii. Dowiecie się podstawowych informacji medycznych. Wy doprowadziliście do takiej sytuacji, że dzisiaj Polacy debatują o rzeczach, o których Europa i świat debatowali 50, 100 lat temu i 200 lat temu. Wy jesteście na etapie odbierania tego, żeby w Polsce szczepienia naszych dzieci były obowiązkowe. Niech pan milczy. Niech pan milczy. Niech pan milczy. Spokojnie. Bardzo proszę o spokój. W związku z tym, Klub Platformy Obywatelskiej, mówię to drukowanymi literami i mówię do pana ministra Jakiego to podwójnie drukowanymi literami, składa wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Ona nigdy nie powinna się tu znaleźć. I będziemy odrzucali każdą ustawę, która będzie szkodziła naszym dzieciom, naszym kobietom, naszym rodzicom. Wprowadzacie ustawy, które są szkodliwe dla ludzi, szkodliwe dla Polaków. I mało tego, mówicie, że będziecie za nimi głosować. Minister polskiego rządu, Patryk Jaki, mówi w głos, na głos, że uważa, że obowiązkowość szczepień to jest ograniczenie wolności ludzi. Co wy za głupotę opowiadacie? Czy warszawiacy to słyszą? Patryk Jaki chce zostać prezydentem waszego miasta i mówi wprost: obowiązkowe szczepienia to jest ograniczenie wolności ludzi. Panie ministrze Jaki, niech się pan teraz chwilę skupi. Panie ministrze Jaki, chwila skupienia. Chce pan ospę i odrę do szkół wprowadzić? I nie mówię o odrze Opole. Mówię o odrze, o chorobie. Zrozumiał pan to? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Szramka, klub Kukiz 15. I bardzo proszę o spokój na sali. Pani marszałek, Wysoka Izbo, myślę, że przy tym temacie zdecydowanie powinniśmy unikać emocjonalnych wypowiedzi, bo jeśli chodzi o zdrowie, o dzieci, no to powinniśmy rozmawiać przede wszystkim spokojnie, nie podgrzewać tej atmosfery, bo ona i tak jest już niepotrzebnie podgrzana. Mamy przed sobą obywatelski projekt ustawy podpisany przez 120 tysięcy osób. Z czegoś to wynika, szanowni państwo. Ja nie twierdzę, że mają rację, czy nie mają racji. Natomiast jestem przekonany, że skoro się podpisali, no to mają jakieś obawy, dlatego powinniśmy o tym rozmawiać. Jestem przekonany o tym, że szczepienia są ważne, szczepienia na pewno ograniczyły epidemię, czy też zlikwidowały epidemię w wielu państwach. Na pewno dzięki nim wiele osób nie straciło po prostu swojego życia. Natomiast mamy do czynienia z projektem obywatelskim podpisanym, tak jak wspomniałem, przez bardzo dużą rzeszę osób, dlatego nawet chociażby dla uspokojenia tych osób, jeśli jest podział na tej sali, jeśli jedni twierdzą, że projekt jest dobry, inni twierdzą, że nie, ale mamy dosyć sporą grupę osób, z którymi należy rozmawiać, dlatego myślę, że projekt powinien zostać skierowany do komisji, tam niech nim się zajmą eksperci, niekoniecznie posłowie, bo założę się, że nie ma tutaj wśród nas zbyt wielu ekspertów, którzy znają się na szczepieniach, a myślę, że takie osoby akurat będą w stanie, mogły wytłumaczyć wiele kwestii i merytorycznie porozmawiać na komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Marek Ruciński, klub Nowoczesny.
Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Chcę zaznaczyć, że jako poseł oczywiście szanuję głos obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem. Jednak mówiąc o szczepieniach, nie jestem w stanie wypowiadać się wyłącznie jako parlamentarzysta. Jestem lekarzem z 40-letnią praktyką w zawodzie i projekt tej ustawy chcę ocenić właśnie z tej perspektywy. W pierwszym zdaniu uzasadnienia do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi możemy przeczytać, że służy on likwidacji obowiązku szczepień ochronnych. Bazując na współczesnej wiedzy medycznej oraz ponad 200 latach prac naukowo-badawczych nad szczepionkami, a także doświadczeniach zebranych w tym czasie, cel ustawy wskazany przez wnioskodawców w moim przekonaniu prowadzi do całkowitej dyskwalifikacji tego projektu ustawy. Pozwolę sobie jednak przytoczyć również fragment opinii Naczelnej Rady Lekarskiej. Czytamy w niej. Projekt ustawy należy ocenić jako groźny dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Tak jednoznaczne stanowisko świadczy o spójnej opinii specjalistów z zakresu epidemiologii oraz medycyny, którzy analizowali ten projekt. W wielu opracowaniach na temat szczepień można spotkać się ze stwierdzeniem, że są one ofiarą swojego sukcesu. Jako przykład mogę podać Odrę, przeciw której obowiązkowe szczepienia w Polsce wprowadzono w czasie, gdy byłem jeszcze na studiach. W tamtych latach średnio 400 osób na każde 100 tysięcy zapadało na tę ciężką chorobę. Szczęśliwie dla nas w 1975 roku wprowadzono obowiązek szczepień. Od tego czasu wraz ze wzrostem wyszczepialności stopniowo malał odsetek zachorowalności, a przypadki zachorowań na odrę były jednostkowe. Prawdą jest, że szczepienia nie gwarantują 100% skuteczności. Żaden z lekarzy nie powie, że każdy zaszczepiony jest bezpieczny. Jednak nawet osoba, która mimo szczepienia nie nabyła wystarczającej odporności, jest chroniona przez swego rodzaju parasol ochronny, który roztaczają nad nią członkowie naszej populacji, u których szczepionka się przyjęła, a tym samym nie dają wirusowi możliwości rozprzestrzeniania się. W tym miejscu chcę się zwrócić do wnioskodawców, którzy domagają się zmian w ustawie. Szanowni Państwo, są wśród nas osoby, które mijamy często na ulicy, które z wielu względów nie mogą być zaszczepione. To pacjenci onkologiczni albo ci, którzy są przed lub po transplantacjach. Oni walczą o powrót do zdrowia, a narażenie ich na zakażenie przez dziecko, które, jeśli będzie miało szczęście, przejdzie chorobę bez komplikacji, będzie dla wielu z tych osób przyjmujących na przykład immunosupresanty wyrokiem śmierci. Zwykłe kasznięcie w tramwaju czy spotkanie w windzie może nieść dużo poważniejsze konsekwencje dla innych, których osoby nieszczepione nawet nie zauważą. Odpowiedzialność społeczna zniesienia obowiązkowych szczepień byłaby ogromna. Każdy z popierających podobne rozwiązania powinien udać się przede wszystkim do regionów, w których nie zostały wytępione choroby, które my uważamy za niebyłe. Polio czy krztusiec nie są chorobami, które nie mogą powrócić. Dlatego od początku istnienia Nowoczesna zwraca uwagę na wyjątkowo istotną rolę profilaktyki i postuluje w swoim programie m.in. ulgi w składkach zdrowotnych dla osób szczepiących terminowo, nie tylko swoje dzieci, ale przede wszystkim dla osób szczepiących się również przeciwko grypie. Takie osoby powinny być nagradzane również z tego względu, że generują dużo mniejsze koszty dla systemu ochrony zdrowia. Trzeba docenić tę odpowiedzialność. Korzyści płynące ze szczepień są wielokrotnie większe niż ryzyko z nich płynące. Nowoczesna, dla której zdrowie obywateli jest absolutnym priorytetem, zagłosuje przeciwko tej nowelizacji. Chciałbym również zwrócić uwagę na jedną istotną, moim zdaniem, sprawę tyczącą drogi od produkcji do zaszczepienia. Pamiętajcie Państwo, musicie Państwo wiedzieć o tym, że szczepionki wymagają szczególnego sposobu magazynowania i przewożenia. Sam byłem świadkiem w jednej z aptek, nie powiem w którym mieście, gdzie szczepionki przeciwko grypie były wielokrotnie rozmrażane. Jaka jest jakość tych szczepionek? Oczywiście znacznie gorsza. W rodzinie, najbliższej rodzinie, ktoś szczepiony w latach 60. szczepionką koprowskiego Salka z Rosji nie wiedział o tym, że ta szczepionka jest o słabo atenuowanym wirusie, czyli ten wirus był nadal groźny. Ten człowiek zachorował na ciężkie zapalenie opon mózgowych i mózgu. Na szczęście wyszedł z tego
i nie chorował na polio. A więc zwróćmy uwagę przede wszystkim na sposób produkcji, który dzisiaj jest dobrze kontrolowany, ale również sposób dystrybucji, transportu i przekazywania dalej. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Krystian Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, w imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów mam przyjemność przedstawić stanowisko do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, druk nr 2796. Szanowni państwo wnioskodawcy, procedowany przez nas projekt zakłada otwarcie niebezpiecznej furtki zniesienia obowiązku szczepień. Szczepienia to największe odkrycia medycyny i najskuteczniejsze narzędzia do walki z chorobami zakaźnymi. Ich powszechne stosowanie minimalizuje ryzyko wystąpienia śmiertelnych epidemii, które w przeszłości dziesiątkowały ludność. Szanowni państwo, zarówno badania naukowe, jak i praktyczne doświadczenia kliniczne dowodzą niepodważalnej skuteczności szczepień. Stoimy po stronie lekarzy oraz pacjentów. Jesteśmy kategorycznie przeciwni zniesieniu obowiązkowych szczepień i wprowadzeniu dowolności w tym zakresie. Z całą stanowczością popieramy wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Schmidt. Koło Poselskie Liberalno-Społeczne. Bardzo przepraszam. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Z wnioskodawczynią, z panią Justyną Anną Sochą spotkałam się już podczas kampanii wyborczej 3 lata temu i obserwowałam właśnie, z jaką determinacją walczy o ideę wolnych szczepień. I żeby nie było, że spotyka panią na wiejską tylko krytyka, to chciałabym pochwalić za postawę obywatelską, za zaangażowanie, którego tak bardzo teraz brakuje, o czym bardzo często tutaj w sali sejmowej dyskutujemy. Ale to by było wszystko, jeżeli chodzi o komplementy i zalety prezentowane przez panią projektu ustawy. Padło już wiele argumentów dotyczących aspektów zdrowotnych, zagrożeń i w związku z tym, że jestem ekonomistką, nie lekarzem, to przygotowałam swoje wystąpienie z innego punktu widzenia, bardziej z punktu widzenia podejścia właśnie do praw człowieka, czy generalnie edukacji, świadomości naszego społeczeństwa. Po pierwsze, nie wolno bagatelizować głosu ponad 100 tysięcy obywateli, nawet jeśli z tym głosem się nie zgadzamy. Co mówi nam o państwie, społeczeństwie fakt, że tylu ludzi jest gotowych walczyć o ustawę ocenianą przez większość ekspertów jako szkodliwą społecznie? Czy jest to rzeczywiście histeria, czy to są emocje, które niczym choroba zakaźna rozlały się po społeczeństwie, tak podatnym czasem na przesądy i zabobony? Czy może przejaw braku zaufania do instytucji państwowych? To jest taki, myślę, moment, abyśmy sobie na to pytanie odpowiedzieli jako posłowie. Być może braku zaufania zwłaszcza do opieki medycznej, służby zdrowia, które w różnych względów nie są w stanie być dłużej autorytetem dla społeczeństwa. Oczywiście nauka zakłada możliwości weryfikowania nowych hipotez i tworzenia nowych twierdzeń, jednak z punktu widzenia czegoś takiego jak bezpieczeństwo społeczne, pewne prawdy naukowe nie powinny być kwestionowane. Tak się jednak nie dzieje i wydaje się, że państwo w tym zakresie bardzo te aspekty edukacyjne dotyczące konieczności szczepień właśnie zaniedbało. Po drugie, mówimy tutaj o prawach człowieka, o wolności wyboru i ten problem dobrowolności właśnie szczepień to tak naprawdę pytanie o granice wolności jednostki lub grupy w obrębie całego społeczeństwa i jego instytucji. To pytanie o to, jak szeroka ma być ta wolność i jak my, liberałowie, powinniśmy się w tej sytuacji zdefiniować. I chciałabym to wyraźnie powiedzieć. Liberalizm nie podważa rządów prawa. Nie istnieje coś takiego jak wolność jednostki do wszystkiego. Rządy prawa służą temu, aby chronić większość przed nie zawsze posiadającą rację mniejszością. Mam wrażenie, że z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dyskutowanej dzisiaj właśnie nowelizacji. Ta ustawa nie jest dobrą ustawą. Jest ustawą, która zamiast chronić dzieci, może narazić nasze dzieci na niebezpieczeństwo. Największy klub parlamentarny zadeklarował już wraz z klubem Kukiz, że będzie za skierowaniem tej ustawy do dalszych prac w komisji i rozumiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Tylko zadajmy sobie pytanie, jak będzie wyglądała ta debata.
że to powinna być debata naukowa, która toczy się przecież od kilkudziesięciu lat, ale myślę, że aspekty stricte medyczne nie powinny być w tym obszarze właśnie podejmowane tutaj przez posłów na Komisji Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. I bardzo proszę, pan poseł Robert Winnicki, poseł niezrzeszony. Pani marszałek, Wysoki Sejmie. Mamy początek XXI wieku, ale przez chwilę opowiało na tej sali takimi mrocznymi czasami, mrocznymi wiekami. Powiało tu polowaniem na czarownicę za sprawą pana posła Arłukowicza. Zabrzmiało to tak, jego wystąpienie, jakby rzeczywiście bał się tej debaty. Jakby rzeczywiście temat ochrony dzieci, ich bezpieczeństwa, bezpieczeństwa szczepień był jakimś tematem absolutnie tabu, którego nie wolno poruszać. Zabrzmiało to tak trochę, jakby to koncerny farmaceutyczne tutaj dzisiaj mówiły, a nie na poseł na Sejm Rzeczpospolitej reprezentujący obywateli. Tak to zabrzmiało właśnie. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ten wniosek obywatelski jest szansą. Jest szansą na rzeczywistą debatę. Na debatę na tematy, które były wspominane zarówno przez tych, którzy, tak jak ja, będą głosowali za skierowaniem tego projektu do dalszych prac w komisjach, ale również przez pana posła Rucińskiego. I dziękuję, że będąc przeciwnikiem tego projektu, jego głos jest merytoryczny. Jego głos jest głosem w debacie na temat bezpieczeństwa, na temat wątpliwości takie, które są również co do przechowywania, są wątpliwości co do zbyt wczesnego szczepienia, takich, a nie innych szczepionek. To jest debata o bezpieczeństwie ludzi, o bezpieczeństwie dzieci w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kluczowym etapie rozwoju. I tak powinna się ona odbywać. Wykorzystajmy to jako szansę. Wykorzystajmy to jako szansę. Tylko jest właśnie zagrożenie, że dzięki takim głosom, jak pana posła Rukowicza, ta debata zostanie zniszczona w pianie, właśnie w biciu politycznym piany. I wtedy rzeczywiście nie porozmawiamy, nie podebatujemy, czy, kiedy, jaka szczepionka, w którym momencie może być, czy jest dozwolona, czy jest sensowna, czy powinna być i jak. Czy państwo polskie bierze odpowiedzialność, skoro nakazuje rodzicom, czy bierze odpowiedzialność również za powikłania, za komplikacje, jeśli się one zdarzają, czy zamyka na to oczy. Trzeba to wyjaśnić, trzeba nad tym dyskutować, trzeba nad tym debatować. Nie wolno tego zakrzyczeć. Dlatego też, że ci, którzy próbują to zakrzyczeć, może sobie z tego nie zdają sprawy, może nie starcza im wyobraźni, ale powodują efekt wprost przeciwny. Wzmacniają przekonanie, że obowiązek szczepień, że wczesne szczepienie od pierwszych dni po urodzeniu, że jest efektem jakichś machinacji, bo nie wolno na ten temat dyskutować, bo nie podlega to debacie, bo nie podlega to ocenie, bo nie podlega to konfrontacji, bo na tych komisjach powinni się konfrontować przede wszystkim eksperci. I ja jestem za tym i apeluję z tego miejsca właśnie w tym momencie, kiedy ta debata się zaczyna, bo widzimy już, że ona będzie się toczyć, tak, na komisjach, żeby przewodniczący komisji starali się ograniczać udział czynnika politycznego, również w sensie liczbowym na sali, a koncentrowali się na tym, żeby i wnioskodawcy, i przeciwnicy wnioskodawców mogli zaprosić rzeczywiście ekspertów. To powinny być długie komisje. To powinny być wielogodzinne komisje. To powinny być komisje, w których rzeczywiście wyczerpująco ten temat od A do Z polski parlament, a nie jak zazwyczaj, po łebkach i przy politycznym biciu piany, przedebatuje. Tak powinna wyglądać ta debata, bo ona jest niebagatelna. I tak trzeba brać wszystkie aspekty, również aspekt bezpieczeństwa publicznego, społecznego czy zagrożenia epidemiologicznego. Oczywiście, że trzeba je brać pod uwagę, ale one muszą wybrzmieć kompleksowo. Wysoki Sejmie, apeluję i pytając też tutaj wnioskodawców, czy oni chcą takiej debaty, czy oni są na nią gotowi, czy chcą debaty
ze swoimi ekspertami debaty merytorycznej. Ja apeluję, żeby to było właśnie pokazanie tej nowej jakości debaty parlamentarnej. Ponieważ to, jak te debaty zazwyczaj do tej pory wyglądają i jak wygląda stanowienie prawa, nie wystawia chlubnego świadectwa tej Izbie. Apeluję o to, ze względu na dobro publiczne, na dobro dzieci, na wolności obywatelskie, żeby przeprowadzić rzetelną, głęboką debatę, że jeśli mamy nawet, może z niej wyniknie, że mamy nie rewolucjonizować tego systemu, to co w nim zmienić na lepsze? I w jaki sposób uspokoić obawy tych obywateli realnymi zmianami, tak żeby nie było zagrożenia, że rzeczywiście dzieci będą w tym wszystkim poszkodowane. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, w trybie postawania pan poseł Bartosz Arłukowicz. Jedna minuta. Panie pośle, ja muszę sprostować pana wypowiedź. Muszę pana też zmartwić. Ja się nie boję ani pana, ani PiSu, ani Kaczyńskiego i mówię ludziom prawdę i wprost. Mówię to do wszystkich Polaków. PiS pod rękę z narodowcami Kukizem chce pracować nad ustawą, która zniesie obowiązkowość szczepień naszych dzieci. Powtórzę drukowanymi literami. PiS pod rękę z narodowcami i Kukizem chce pracować dziękuję nad ustawą znoszącą obowiązkowość szczepień. Dziękuję tyle bardzo. Tyle całym sprostowaniu. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Wilk, poseł niezrzeszony. Pani marszałek, Wysoka Izbo, jestem posłem niezrzeszony, mam bardzo mało czasu, więc dosłownie w punktach postaram się odnieść do tej problematyki. Wysoka Izbo, po pierwsze, punkt pierwszy, to co proponuje ta ustawa, to tak naprawdę jest wprowadzenie pewnego standardu cywilizacyjnego, który obowiązuje w 20 cywilizowanych krajach Europy, na przykład chociażby u naszego sąsiada, jakim są Niemcy. Po drugie, zwracam uwagę, że w Niemczech przyjęto kilka milionów imigrantów, w których bardzo często wiele osób nawet nie słyszało o szczepieniach ochronnych na wiele różnych chorób. Mimo to Niemcy nie wprowadzili szczepień prewencyjnych u dzieci, bo o takich mówimy, chociaż były takie naciski. Po trzecie, mówimy o szczepieniach prewencyjnych, a więc dotyczących dzieci, a nie o szczepieniach akcyjnych, czyli na wypadek zagrożenia epidemią, które mają zostać i ta ustawa, ten projekt tego nie zmienia. Po czwarte, Wysoka Izbo, rozprawmy się z największą głupotą, czy może oszustwem, jakie się mówi, jakie dotyczy szczepionek. Wiele razy słyszałem, mnóstwo razy, że szczepionki są najlepiej przebadanymi medykamentami ze wszystkich możliwych. Zwracano się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, szanowni państwo, było wiele takich zapytań i między innymi Gazeta Wyborcza o to zapytała. Czy są badania, czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje badaniami bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek? I oto odpowiedź, sama esencja, już państwu przeczytam, odpowiedzi ministerstwa. Ministerstwo Zdrowia nie opracowywało badań zawierających dane wskazane w piśmie. Zasadność utrzymania wysokich wszystkich szczepień ochronnych istniejących w programie szczepień ochronnych podyktowana jest postulatami ekspertów oraz rekomendacjami wydawanymi przez Radę Sanitarno-Epidemiologiczną przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz Pediatryczny Zespół Ekspertów do spraw programu szczepień ochronnych przy Ministrze Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie jest w posiadaniu wnioskowanych dokumentów i informacji i Ministerstwo Zdrowia nie wie, czy jakikolwiek urząd w Polsce takie posiada. Przetłumaczmy to na język polski. Żaden urząd ani organ w Polsce nie ma badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo szczepień. Ale co za tym idzie, szanowni państwo? Skoro tak, to jest to eksperyment medyczny. A skoro tak, to zgodnie z polską konstytucją nikt nie może być poddawany eksperymentom medycznym lub naukowym bez jego zgody. Wobec tego pytanie, czy ministerstwo dysponuje zgodami wszystkich rodziców, którzy szczepią swoich dzieci na eksperyment medyczny w postaci szczepień? Czy dysponuje? Obawiam się, że nie. I szanowni państwo, podsumowując, jest ryzyko, musi być wybór. Bo nasze dzieci są naszą największą wartością, a jest ryzyko. I już zupełnie na koniec, szanowni państwo, owszem, są epidemie wśród naszych dzieci, pojawiają się, a wiecie państwo jakie? Niespotykana liczba raka u dzieci, niespotykana liczba autyzmu u dzieci, niespotykana liczba alergii u dzieci na przykład. Trzeba sobie zadać pytanie, jakie są tego przyczyny. Nie, proszę się z tego nie śmiać, pani poseł, bo pani też nie zna odpowiedzi na to pytanie. Ja też bym się chciał dowiedzieć. I po to ma być ta debata między innymi w takiej sprawie, żebyśmy o tym dyskutowali. To jest poważny temat.
Ale jeżeli pan poseł Argukowicz czerpie swoją wiedzę z Wikipedii, to gratuluję. Jeżeli pan ma takie badania, które potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, to niech pan je w końcu pokaże, bo ja tak do takich nie dotarłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Sanocki, poseł niezrzeszony. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziękuję obywatelom, którzy zorganizowali się i skłonili Sejm do debaty na fundamentalny temat. Fundamentalny, bo i dotyczący bezpieczeństwa, i dotyczący wolności obywatelskiej, dotykającej wolności obywatelskiej. Gdzie jest granica ingerencji państwa, społeczeństwa, czy to jest konieczne? I proszę państwa, tak jak tutaj powiedział poseł Winnicki, tak jak pan poseł Wilk, to jest naprawdę okazja do tego, żeby polski parlament poważnie nad tym tematem się zastanowił, bo pani poseł lider pyta o dowody. Moja żona jest psychologiem. Jest niebywały wzrost zachorowań na autyzm. Niebywały. Lawinowy. I nikt nie jest w stanie... Proszę państwa, chwileczkę. To kto tu reprezentuje rozum? Bo pan tutaj, nazwiska którego nie wspomnę, bo będzie zaraz tutaj prostował, czyli będzie drugi raz wychodził na mównicę, zaprezentował się z pozycji takiej, że on tu rozumną część sali prezentuje. Guzik prawda, zaprezentował ciemnotę w najwyższym wydaniu, która unika debaty, unika dyskusji. I szanowni państwo, absolutnie, jeszcze mam dla pana posła Bomo na koniec, ale to sobie zostawię na koniec. Otóż, proszę państwa, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę z tego, że projekt zostanie skierowany do debaty i naprawdę apeluję do państwa o zejście z tego właśnie politycznego traktowania, że jaki powiedział to pan poseł, którego nazwiska nie wspomnę, wykorzystuje to w kampanii wyborczej. Pana doktora Rusińskiego wystąpienie było bardzo merytoryczne, ale pamiętam, że pan sobie zdaje sprawę, że pan podał argumenty przeciwko obowiązkowi szczepień, choćby, no przecież to jest oczywiste, panie doktorze. Pan podał argumenty, że nikt nie gwarantuje przechowywania i tak dalej, które skłaniają do debaty na ten temat. Natomiast proszę państwa, żeby zakończyć i to odpowiem posłowi tutaj. Panie pośle, wymienił pan kilka chorób, na które szczepionki. Żeby tak wynaleziono szczepionkę na czerwoną zarazę, panie pośle, to ja bym pierwszy zagłosował za obowiązkiem. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Klawiter, poseł niezrzeszony. Pani marszałek, Wysoka Izbo, stoimy przed niezwykle ważnym społecznie problemem, którego nie możemy zamieść pod dywan, bo w medycynie mówi się primum non nocere. I w związku z tym tutaj jestem zdziwiony i apeluję do pana posła Ruchowicza, żeby tylu inwektyw nie wylewał na swoich kolegów posłów z tej mównicy, tylko starał się podać merytoryczne uzasadnienia swoich działań. Przecieram oczy ze zdumienia, że Platforma Obywatelska jest taka proeuropejska i zapomniała w jednym momencie, że 20 krajów Europy, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania i tak dalej, mają właśnie ten system. To znaczy, że coś jest niepoprawne politycznie, to nieważne, że oni mają. Zanalizujmy to. Ja jestem też przeciwnikiem rewolucji, ale musimy poważnie przemyśleć, poważnie zastanowić się nad każdym ruchem w tej dziedzinie, bo każda choroba to jest ileś tam set tysięcy szczepień. Mamy w Polsce przecież około, powiedzmy, na poziomie 400 tysięcy dzieci. W związku z tym musimy odnieść się do propozycji, o której mówi projekt, niezależny system, inny system rejestrowania. Bo nie może lis pilnować kurnika i musi być niezależny system rejestrowania rzeczywistych sytuacji z tak zwanymi NOP-ami. Potrzebne są właśnie obiektywne analizy zawartości szczepionek. Jeżeli mówimy, że teraz my jeszcze stosujemy szczepionki z takim udziałem rtęci jako substancji, jak powiedzmy sobie pierwiastka, który wiadomo od kilkudziesięciu lat, że jest degradujący dla ludzkiego organizmu, to znaczy, że coś z nami nie w porządku. Jeżeli my to przyjmujemy spokojnie, to znaczy, że coś jest nie w porządku, bo są też szczepionki, które tego nie mają. My nie możemy przejść obojętnie w stosunku do tej sprawy. My musimy
zażądać rzeczywiście takiej kontroli tych szczepionek, tak jak to się dzieje w stosunku do leków, bo one podlegają, że tak powiem, masowemu zastosowaniu. I w związku z tym nie ma, każdy rozsądny człowiek musi się zgodzić z tym, że mamy wiele problemów w tej dziedzinie i nie możemy tak sobie odpuścić poprawnie polityczny jakiś taki werdykt, że no likwidujemy. My musimy się na tym zastanowić i to rzeczywiście muszą być bardzo obiektywne analizy. Ja chciałbym wiedzieć, jak w tych 20 krajach, czy tam była jakaś epidemia, ilu ludzi zginęło i tak dalej. Jak to jest, że tam to może działać, a u nas jakoś nie, bo czy Polacy są niedorozwinięci, czy co. I w związku z tym zdecydowanie jestem za skierowaniem do komisji tego problemu i tam rzeczywiście próbujmy szukać merytorycznych uzasadnień, ale ja będę oczekiwał właśnie bardzo precyzyjnych analiz i to epidemiologicznych i statystycznych, które pozwolą nam zająć jakieś stanowisko, a teraz na razie to niestety to jest tylko taka wstępna rozgrywka i za dużo jest argumentów politycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zapisać się jeszcze do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Pierwsze pytanie zadaje pan poseł Tomasz Piotr Nowak, Platforma Obywatelska. Minuta na zadanie pytania. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, dzisiaj na Komisji do Spraw Unii Europejskiej pokazał pan stanowcze stanowisko tego, że rząd będzie stał za obowiązkowymi szczepieniami. Widzę, że będzie miał pan problem z tym, a chciałbym, żeby pan przedstawił nam statystykę stwierdzonych niepożądanych odczynów poszczepiennych, ale zarazem jak może wyglądać zachorowalność bez tych szczepień w formie obowiązkowej. Chciałbym też dowiedzieć się, czy w Europie wzrasta w tej chwili zachorowalność na choroby, które były już w Europie nieobecne. Z czego to wynika i czasami, czy nie jest to wprost proporcjonalne do tego, że w niektórych krajach nie ma szczepień obowiązkowych. I proszę powiedzieć, co grozi dzieciom, które są zaszczepione, a znajdą się w grupie z dziećmi niezaszczepionymi, które niosą w sobie pierwiastek choroby. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Michał Stasiński, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo, nie lekceważę państwa obecności tutaj, wręcz przeciwnie. Pochylam się nad tym projektem z pełną powagą. Jesteście państwo bowiem skrajnie niebezpieczni. Gdybyście państwo przynieśli do Sejmu ustawę, że Ziemia jest płaska, podpierana w przestrzeni przez dinozaury, to byłaby przestrzeń do żartów, ale tutaj tej przestrzeni nie ma. Państwo tutaj reprezentujecie siły skrajnie niebezpieczne. I chciałbym państwu coś pokazać. To jest Franklin Delano Roosevelt, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, w wieku lat 39 zapadł na chorobę polio, zwaną chorobą Hajnego Mediny. Z mężczyzny zdrowego, wysportowanego, resztę życia spędził na wózku. Stał się chory. W polskim parlamencie, mówiąc o szczepieniach i o polio, powinniśmy wspominać tych rodaków, z których powinniśmy być dumni. Profesor Koprowski, wynalazca szczepionki na polio, to dzięki niemu zaszczepiono w Kongo w 1958 roku 250 tysięcy dzieci. To jest droga cywilizacji i zdrowia, a nie droga chorób i śmierci, którą państwo tutaj do polskiego Sejmu hańba i wstyd sprowadziliście. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Pani marszałek, panie ministrze. Ja dzisiaj słuchałem w telewizji wypowiedzi ministra Szumowskiego, który wyrażał ogromne zaniepokojenie spadkiem liczby szczepień w Polsce. Pan minister w jednej ze swoich wypowiedzi z lipca tego roku zwrócił uwagę na wzrost migracji do Europy i wzrost liczby urodzeń jako argumenty przemawiające za potrzebą dostosowania przepisów w sprawie szczepień. Rozumiem, że mówiąc o dostosowaniu, pan minister miał na myśli konieczność zachowania obecnych przepisów, bo szczepionki chronią nas i nasze dzieci, a nie szkodzą. Gdyby było odwrotnie, Emil von Behring nie otrzymałby nagrody Nobla w 1901 roku za szczepionkę na defteryt.
Jednak ważniejszą kwestią jest to, czy osłabiona służba zdrowia gotowa jest na poradzenie sobie ze skutkami chorób, które mogą wystąpić, a których dzięki szczepieniom obecnie nie doświadczamy i których ogniska zakaźne nie występują w Polsce. Proszę państwa, ten projekt cofa nas do czasów sprzed najważniejszych odkryć. Panie pośle. Już kończę, pani marszałek. W dziejach ludzkości można założyć śmiałą tezę, że dobrowolność w podejmowaniu decyzji o szczepieniach sprowadza nas do średniowiecza. Dziękuję a projektodawcy sprowadzają na nas śmiertelne niebezpieczeństwo dziękuję występowania bardzo, epidemii i ich śmiertelnego żniwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Alicja Chybicka, Platforma Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja z przerażeniem słuchałam tej projektu i czytałam ten projekt antyszczepionkowej ustawy. Ta ustawa zagraża życiu i zdrowiu dzieci. Dzieci to jest największe dobro każdego z nas, każdej rodziny, ale także każdego kraju, który powinien to dobro chronić. I on je chroni. Czy uważacie państwo, że ja, walcząca od 43 lat o życie dzieci chorych na nowotwory, jak przychodzi rodzic i mówi, że on chce pod wodę wpływającą ze źródła w Pniewie Górnym podstawić dziecko zamiast leczenia przeciwnowotworowego, standardowego, mam to zrobić, bo to jest rodzic. I w tym przypadku prawo polskie stanowi, że mam zgłosić to do prokuratury. Jak rodzice mogą pozbawić swoje czwórki, trójki, dwójki dzieci prawa do życia? Może to dziecko chciałoby być szczepione. Jest małe, ono im ufa. Uważam, że ta ustawa w ogóle nie powinna być procedowana. Wiedzy jest multum na ten temat. Jest mnóstwo prac naukowych. Wypowiedzi dziękuję ekspertów, bardzo, trzeba je przeczytać. Dziękuję pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Beata Małecka-Libera, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Panie ministrze, pan dzisiaj reprezentuje Ministerstwo Zdrowia, ale także jest pan konsultantem krajowym zdrowia publicznego. I myślę, że akurat tutaj rozumiemy się doskonale, że mówimy o zdrowotności całego naszego społeczeństwa. Kiedy kilka lat temu, 3 lata temu wprowadzał pan zmiany w kalendarzu, między innymi dotyczące pneumokoków, było jasno powiedziane, że trzeba rozpocząć debatę edukacyjną, że jest problem ze zrozumieniem, ze świadomością zdrowotną. Ten problem narasta. 3 lata minęło. Ja nie przypominam sobie eksperckiej debaty pogłębionej, o której tutaj proszą w tej chwili posłowie, która by ten temat jednoznacznie rozwiązała. Chyba, że czegoś nie wiem. Pytam więc, czy były podejmowane tego typu działania, jeżeli nie, to czy będą? I drugie moje pytanie, panie ministrze, dotyczy takiego konkretu. Chciałabym usłyszeć oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień i obecności dzieci w przedszkolach. Wiemy o tym, że wyszczepialność jest tutaj jednym z ważniejszych elementów. Dziękuję bardzo. I chciałam poznać to stanowisko. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Dorota Niedziela, Platforma Obywatelska. Pani marszałek, panie ministrze. Ja chcę wykorzystać sytuację, że widzę pana Posobkiewicza, pana Pinkasa. To wstyd, że rozmawiamy o tym i chcę się zwrócić również z pytaniem, jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia rządu w PiS w stosunku do tej ustawy. A w ogóle chcę zapytać, bo jeżeli tak miało być, jeżeli pan miał tworzyć debaty, to pytam, czy kolejny raz pan nic nie robił? Bo ja mam tutaj dwie decyzje Rady Ministrów, która powołała pana jako pełnomocnika spraw organizacji struktury administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, która zobowiązała pana 2 razy do przedstawiania jako pełnomocnikowi kwartalnych sprawozdań. Ja od 2 lat poszukuję pana we wszystkich instytucjach i tych sprawozdań, które pan miał składać na podstawie decyzji Rady Ministrów. Pan tego nie wykonał. Co więcej, wziął pan za to 110 800 brutto miesięcznie, czyli 150 000 plus 38 000 premii. Pan to skasował i do dziś nie ma żadnych efektów działań. Tak samo jak z debatą, którą miał pan przeprowadzić. Jakie jest stanowisko rządu? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan minister. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, niezwykle interesująca debata.
Natomiast mam wrażenie, że argumenty ad personam, które są tutaj stosowane, są zupełnie nie na miejscu. Pani poseł, ja wysłałem do marszałka Sejmu odpowiedź na pani interpelację i być może pani po prostu nie otwiera skrzynki mailowej. Proszę łaskawie zorientować się, kiedy pani wysyłała tę interpelację. Ja swoje zadanie wykonałem. Chcę powiedzieć także, że mam ogromne poczucie zadowolenia z tego, że przez rok, nie przez dwa lata, byłem pełnomocnikiem rządu do spraw szeroko rozumianej ustawy o bezpieczeństwie żywności, ponieważ myślę, że doprowadziłem do sytuacji, w której możemy wszyscy być pewni, że w najbliższym czasie nie zdarzy się nic takiego, co by spowodowało utratę zaufania do najlepszej żywności, jaką mamy w Polsce. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Dorota Niedziela, ale bardzo krótko proszę. Ja odbieram wszystko, całą korespondencję. Pan był u mnie na podkomisji stałej, do której pan był zobowiązany i prosiłam o przesłanie tych dokumentów. Do dziś nie ma ani na jednej skrzynce. Prosiłam pana premiera, żeby pana zmusił do tego. Nie mamy ani jednego rozporządzenia, pana decyzji o tym, jakie pan miał zrobić dwoma decyzjami Rady Ministrów. Ma pan obowiązek jako pełnomocnik przedstawić prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie. Dziękuję. Nie ma ani jednego. I jakie jest stanowisko rządu? Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, pan poseł Paweł Kobyliński, klub Nowoczesna. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. No mamy XXI wiek i w polskim parlamencie rozmawiamy chyba o gusłach i chochlikach. Ja nie rozumiem, jak w tym Sejmie może w ogóle być taka ustawa procedowana. To jest skandal, to jest hańba i dziękuję panu Stasińskiemu, że tutaj przywołał prezydenta Roosevelta. Co pani powie, pani wnioskodawczyni, tym wszystkim rodzicom, którzy będą skazani na opiekę nad takim dzieckiem, jeśli ten projekt przejdzie? I proszę sobie nie robić teraz selfików, bo to jest naprawdę poważna sprawa. A pani prawdopodobnie chce zbić kapitał polityczny, bo już raz pani startowała w wyborach i prawdopodobnie chce pani jeszcze raz startować w wyborach. I to jest najważniejsze, to co pani chce. A pani ma w nosie dobro dzieci. Pani tak naprawdę... Dokładnie tak. Więc proszę państwa, ta pani naprawdę zbija kapitał polityczny i ma w nosie to, czy te dzieci będą zdrowe, czy chore, bo one czy tak, szanowni państwo, ona je dokładnie po prostu olewa. Jest pani tak naprawdę skrajnie niebezpieczną osobą, jest pani skrajnie nieodpowiedzialną osobą i powinna pani opuścić tą listę. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna. Powiedział mistrz w tej sprawie. Bardzo szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, zacznę od końca. Chcę się zwrócić do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, od 3 lat rząd PiS faszeruje młodych Polaków rtęcią i nic pan w tej sprawie nie zrobił? Od 3 lat faszerujecie młodych Polaków, dzieci, które otrzymują szczepionki, tymi niebezpiecznymi substancjami, o których pan mówił i nic pan w tej sprawie nie zrobił? No przecież to Himalaje hipokryzji. Albo pan kłamie tu, albo kłamiecie tam. No trzeba się zdecydować. Chyba tu i tam. Chcę zapytać panią przedstawicielkę o problem etyczny, bo tutaj musimy też o tym rozmawiać. Chciałem zapytać, kto powinien wziąć na sumienie te ofiary zaprzestania szczepień, czyli dzieci, które na przykład zachorują na gruźlicę. Jak państwa komitet do tego się odnosi? Kto powinien wziąć odpowiedzialność za to, że osoba niezaszczepiona, która zachoruje, zarazi tą chorobą osobę, która się szczepić nie może, a chciałaby? Kto powinien za to wziąć odpowiedzialność? Jeszcze jedno pytanie. Czy uważają państwo, że Polska, jeżeli zaprzestałaby szczepień, to poziom zachorowań na takie choroby jak sztuś, jest gruźlica, polio, odra, utrzyma się na obecnym poziomie, spadnie? Dziękuję, czy panie wzrośnie? Pośle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, z wnioskiem formalnym pan poseł Winnicki. Pani marszałek, z wnioskiem formalnym o zmianę trybu prowadzenia dyskusji. Bardzo proszę, żeby pani marszałek upomniała takich posłów jak pan poseł Kobyliński, żeby nie atakowali ad personam, chociażby wnioskodawców. Można się z nimi nie zgadzać, można ich krytykować, ale insynuacje są po prostu nie na miejscu. Zrobicie dokładnie to, co wiele osób, w tym ja tutaj apelowało, żeby tej debaty nie spłaszczać, nie spłycać i nie robić z tego chocholego tańca politycznego. I bardzo apeluję o to, żeby również pani marszałek tego pilnowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa posłów o zachowanie jednak spokoju na tej sali, bo emocje są bardzo duże.
Bardzo proszę o spokój na sali, dobrze? Nie nakręcajmy się tutaj wszyscy. Bardzo proszę, kolejny poseł, pani poseł Anna Siarkowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowna pani przedstawicielko inicjatywy ustawodawczej, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Szczerze mówiąc, jestem zażenowana tą pogardą, która jest skierowana do setki tysięcy, ponad 100 tysięcy obywateli, którzy złożyli podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. I powiem tak, w tym momencie to nie jest debata, czy my się zgadzamy tak naprawdę z meritum ustawy, czy się nie zgadzamy, tylko ludzie przychodzą do Sejmu z jakąś konkretną swoją sprawą. I naszym obowiązkiem jest ich wysłuchać. I naprawdę skandaliczne są słowa byłego pana ministra zdrowia, który wykrzykuje do przedstawicielki inicjatywy ustawodawczej, że on nie chce tego słuchać. Mówi w imieniu swojego klubu, my nie chcemy tego słuchać. Otóż to jest pana obowiązkiem. To jest obowiązkiem wszystkich posłów na tej sali i proszę to sobie wziąć mocno do serca. Naszym zadaniem w tym momencie jest to, ażeby zastanowić się, pochylić się nad sprawą, z którą do nas obywatele przychodzą. I pytanie moje do przedstawicielki inicjatywy, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Jakby pani mogła mi wyjaśnić taki termin, czym są w ogóle szczepionki, tak zwane szczepionki nieetyczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Ewa Lider, klub Nowoczesna. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Zanim zadam swoje pytanie, chciałam odpowiedzieć na pytanie wnioskodawczyni. Mam troje zaszczepionych, to znaczy dzieci, i rozumiem, że jako pełni lęku, obaw rodzice macie państwo potrzebę wysłuchania. Ale pod tym projektem podpisało się tylu obywateli i obywatelek z powodu braku wiedzy medycznej w społeczeństwie, na przykład jakim jest zagrożenie dla noworodków albo dzieci chorych na raka, które spotkanie dziecka niezaszczepionego, ale nosiciela na przykład krztuśca lub nie daj Boże odry i spotkanie takiego dziecka dla noworodka niezaszczepionego i dla dziecka chorego na nowotwór jest prawdopodobnie wyrokiem śmierci, a co najmniej bardzo poważnym zagrożeniem życia. Czy pani coś takiego bierze pod uwagę? I pytanie do wnioskodawczyni. Czy oprócz przypadku z 1961 roku, czyli sprzed 57 lat, zna pani jakiekolwiek dowody, ma pani jakiekolwiek dowody tragicznych stanów poszczepiennych? Czyżby tych dowodów po prostu nie było? Dziękuję bardzo. Bo dowód psychologiczny żony pana posła Sanockiego oczywiście jest niewystarczający. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Elżbieta Stępień, klub Nowoczesna. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie i panie, panie ministrze i przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej. Wsłuchałam się w ten głos i jedyne to, co mi przychodzi do głowy, to to, że brakuje edukacji. Brakuje świadomości i konsekwencji tego. To tylko pokazuje, że firmy farmaceutyczne powinny zaangażować się w to, abyśmy mówili o sprawie z wiedzą i ze świadomością. I powiem więcej, właśnie konflikt interesów, to co jest ważniejsze, odpowiedzialność społeczna i zbiorowa. Uważam, że największym osiągnięciem, jednym z najważniejszych osiągnięć tej cywilizacji są szczepionki, ochrona szczepionkowa. I to, co powiedział pan poseł Ruciński, one stały się zakładnikami własnego sukcesu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Skutecki, klub Kukiz 15. Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. To jest jeden z najpiękniejszych dni, od kiedy zostałem posłem. Bardzo dziękuję za tę bardzo merytoryczną dyskusję, tam nie licząc kilku tutaj kabaretowo-politycznych wystąpień. Ta dyskusja jest na poziomie i mam nadzieję, że w komisjach też tak będzie. Mam pytanie chyba do pana ministra. Panie ministrze, czy pan sądzi, że polscy rodzice w mniejszym stopniu kochają swoje dzieci niż rodzice niemieccy, brytyjscy, hiszpańscy? Panie ministrze, czy pan sądzi, że skąd się wzięło to, że 93% lekarzy nie szczepi się na szczepienia zalecane dla lekarzy? Czy pan sobie zadał takie pytanie? Poziom zaufania Polaków do służby zdrowia jest dzisiaj zerowy.
ale że lekarze nie ufają panu ministrowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję, pani marszałek, panie ministrze, panie i panowie posłowie. Po pierwsze chciałam odpowiedzieć jednej z posłanek PiS, która mówiła o zebranych podpisach. Przypomnę, że w sprawie referendum przeciwko nieprzygotowanym podręcznikom i przepełnionym klasom, czyli przeciwko tak zwanej pseudoreformie minister Zalewskiej, zebrano 910 tysięcy podpisów i wyrzuciliście to wszystko do kosza, a minister Zalewska dostała dzisiaj za to kwiaty. To po pierwsze. Po drugie, odpowiadając na to, czy brak szczepień jest groźny. Na Ukrainie tylko od początku tego roku na choroby zakaźne zmarło 9 osób, a blisko 10 tysięcy było hospitalizowanych. Od 2016 roku tylko na Odrę zmarło w Unii Europejskiej kilkadziesiąt osób. To są fakty. I jeszcze jeden fakt. To jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Ramię w ramię z posłanką, z panią wnioskodawcą kilka lat temu opowiadał się przeciwko obowiązkowemu szczepieniu dzieci. Pani. Przeciwko zdrowiu i życiu dziękuję dzieci. Pani. Skandal. Dziękuję pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Wilk, poseł niezrzeszony. Zanim pytanie, to powtórzę tylko jeszcze to, co powiedziałem na wstępie. Z pisma, które przytoczyłem ministra zdrowia, wynika jednoznacznie, że Ministerstwo Zdrowia ani żaden inny organ nie dysponuje badaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek. Co za tym idzie, to jest jeden wielki eksperyment na dzieciach. A teraz pytanie. Jako adwokat wiele razy uczestniczyłem w sprawach sądowych dotyczących rodziców, którzy odmówili szczepienia dzieci, zwłaszcza nowonarodzonych. I z tych opinii, na tych sprawach często wygłaszają opinie lekarzy, którzy mówią, że jest swoistym barbarzyństwem, iż w pierwszej dobie dziecka, kiedy się nie da wykluczyć po prostu pewnych przeciwwskazań, dziecko dostaje w Polsce aż trzy szczepionki. Tak naprawdę do 3 miesięcy nie powinno dostawać żadnych, a najlepiej do 3 lat nie powinno być szczepione. I teraz moje pytanie do przedstawicielki wnioskodawców. Proszę powiedzieć, jak w Polsce działa, a właściwie nie działa system NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jakie są tutaj zastrzeżenia, jakie są problemy związane z tymże systemem? Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Paweł Pudłowski, Klub Nowoczesna. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Poziom tej debaty od samego początku jest żenujący. Temat, który poruszamy, dotyczy społeczeństwa polskiego, naszych dzieci, naszego zdrowia. Natomiast to, że pani Socha nie miała możliwości wypowiedzenia się poprzez zmianę regulaminu PiS-u, no po prostu 120 tysięcy, jak rozumiem, osób podpisało ten wniosek, więc tą godzinę trzeba by było pani Sochie oddać. Nikt z nas, szczerze mówiąc, oprócz może doktora Rucińskiego, nie zna materii w taki sposób, żeby się kompetentnie na ten temat wypowiadać. Jak rozumiem, PiS... A, to przepraszam. I tych z Państwa, którzy macie wykształcenie medyczne. Natomiast w większości nie mamy tego wykształcenia. Jak rozumiem, Państwo poprzecie ten projekt, aby poszedł do komisji. Dlatego proszę pana ministra, aby uzbroił w wiedzę nas, posłów. To znaczy, czy szczepionki wyeliminowały choroby zakaźne? Tak czy nie? W jakim stopniu? W jakim stopniu należy przewidywać zagrożenie, że osoby nie będą szczepiły, jeśli taką możliwość będą miały? I co to będzie oznaczało ewentualnie dla odrodzenia się tych chorób zakaźnych w Polsce? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Alicja Kaczorowska, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie ministrze, szanowni państwo. Ja chciałam powiedzieć, że bezpieczeństwo zdrowotne to jest niedyskutowalna wartość, ale nie jest to wartość stała. Dobrze, gdy jest w dynamicznej równowadze. Teraz, jeżeli chodzi o epidemiologię, jest w tej dynamicznej równowadze, no, dzięki szczepieniom. Chciałam państwu przedstawić cykl związany z prowadzeniem szczepienia. Pierwszy okres przed wykryciem szczepionek, wielka ilość zachorowań na choroby zakaźne. Potem przyszedł okres szczepionek, ta zachorowalność spadła. Teraz jest okres nasilonego lęku przed szczepieniami, ponieważ jest mniejsza zachorowalność, jest lęk przed szczepieniami. Obawiam się, czy nie będzie potem wzrostu liczby zachorowań, dlatego że dzieci nie będą szczepione, czy osoby dorosłe. Mam pytanie do wnioskodawców i do pana ministra. Czy lęk wynika z możliwości kontaminacji szczepionek, mianowicie solami rtęci lub innymi? I czy przyczyną lęku nie jest za mała edukacja? Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł.
Pan poseł Krzysztof Ostrowski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie ministrze, szanowni państwo. Zacznę tak może trochę nietypowo, bo skieruję pytanie tak do pana ministra Rulkowicza. Czy pan minister wie, że w ciągu ostatniego chyba tygodnia pani kanclerz Merkel wypowiadała się publicznie, mówiąc, że nie będzie zmuszała swojego narodu do szczepień? Czy też by panią zakwalifikował do ciemnogrodu? To jest raz. Drugie, chciałem koleżance odpowiedzieć, że ja też jestem lekarzem, tak jak kolega dr Ruciński. Jestem specjalistą z zakresu interny, no i generalnie mam w większości pojęcie, o czym mówię, chociaż oczywiście. Dwa pytania do pana ministra. Pierwsza rzecz, dlaczego szczepimy chłopców na różyczkę? Przecież wiemy, że różyczka jest chorobą, która generalnie, jeżeli jest groźna, to zagrożenie dotyczy dziewczyn w ciąży, a przecież w MMR-ze mamy obowiązkowe szczepienia na różyczkę też chłopców i dwa razy w tygodniu. Jeszcze powiem o odrze, bo chciałem pewne mity rozwiać. Tutaj dwa razy powołaliście się na odrę, bardzo groźna choroba. Przecież to była, jak starzy pediatrzy pamiętają, to była najłagodniejsza choroba zakaźna. I nie wiem, czy pan minister wie, że ilość osób, które jeszcze dosłownie parę zdań, że ilość osób, które umarła w Stanach Zjednoczonych na odrę, jest z powodu odry, jest wielokrotnie mniejsza niż osób, które umarła w odczynach poszczepiennych u osób szczepionych przeciw odrze. Statystyk podobnych w Europie nie ma, także. Dziękuję bardzo. Pani poseł Bernadeta Krynicka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W Europie znamy różne formy obowiązkowości szczepień. W krajach o wysokiej świadomości prozdrowotnej, takich jak Szwecja, Norwegia czy Finlandia, pomimo braku obowiązkowości szczepień utrzymywane są wysokie stany zaszczepienia całej populacji. Potrzebna jest debata na ten temat, chociażby dlatego, aby podnieść świadomość społeczeństwa na temat dobrodziejstwa szczepień. Zabieram głos przede wszystkim dlatego, że sprowokował mnie pan poseł Arłukowicz. Mieliśmy się możliwość obejrzenia histerycznego wystąpienia pana posła Arłukowicza. Krzyczał pan z mównicy. Nie chce pan rozmawiać na temat szczepień? Czego pan się boi? Że koncerny farmaceutyczne z tego powodu stracą? Wmawia pan społeczeństwu, że my chcemy znieść obowiązek szczepień? Bzdury pan mówi. Mamy w Polsce demokrację i chcemy rozmawiać na tematy kontrowersyjne. W kampanii wyborczej mówiliśmy, że będziemy procedować ustawy obywatelskie i dotrzymujemy słowa. Panie pośle, latacie do Brukseli skarżyć się na polski rząd na łamanie prawa. Pan Schetyna płacze w rękach Angeli Merkel, a powinien pan wiedzieć, że w Niemczech i Belgii nie ma obowiązkowych szczepień. Mam pytanie tylko do pana ministra. Najważniejsze, panie ministrze, od którego roku szczepionki w Polsce pozbawione są soli rtęci i glinu? Dziękuję. Bardzo proszę, ale bardzo spokojnie, panie pośle, proszę. Muszę sprostować, ja nie będę się odnosił do słów pani poseł, bo szkoda czasu. Do pana ministra chciałem sprostować. Rząd jest za czy przeciw? Bo przed chwilą Radziwiłł powiedział w radiu RMF, że uważa, że ta ustawa powinna wylądować w koszu. Rząd jest za czy przeciw? Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę nie nadużywać trybu sprostowania. Bardzo proszę. Bardzo proszę o spokój na sali. Mamy jeszcze kilka pytań, potem pan minister będzie na mównicy i zabierze głos. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pierwsza kwestia formalna, którą poruszała moja poprzedniczka. Przyjęliśmy zasadę, że nie odrzucamy projektów obywatelskich, staramy się być konsekwentni. Rzeczywiście wyjątkiem była ustawa proaborcyjna, która jednak była tak paskudna, że nie dało się jej zdzierżyć. Zarzut o powrocie do średniowiecza. Nietrafiony. Przecież na tym sławetnym zachodzie jest inaczej niż u nas. Każdy z nas wie, że to ważny temat dla społeczeństwa, nieważne czy zwolenników niedokonywania żadnych zmian jest 10 czy 50 razy więcej, czy jest też inaczej. Sprawozdawca klubu PiS nie powiedział, że jest przeciwnikiem szczepień, a wyraźnie wskazał, że ważna będzie dyskusja. Być może po tej dyskusji okaże się, że jest pole do ewentualnych zmian albo nie, jak chociażby w kwestii używania Tiomersalu, czy też kalendarza szczepień, czy też standardów postępowania ze szczepionkami. Niestety, ale wściekły ton wypowiedzi niektórych osób i używane argumenty zaporowe czy inwektywy dowodzą, że niektórzy powinni się zaszczepić jeszcze od jednej groźnej, śmiertelnej choroby zakaźnej i nie mam na myśli tej, o której mówił poseł Sanocki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szkoda, że jednak nie było, jak mówi marszałek Kuciński, pytania. Bardzo proszę, pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość.
Pani marszałek, panie ministrze, Wysoki Sejmie. Mam pytanie do pana ministra. Wiem, że kwestie szczepień stają się coraz częściej tematem niezwykle drażliwym, niezwykle kontrowersyjnym i w związku z tym uważam, że ta debata, która zapewne odbędzie się w komisji, jest niezwykle cenna. Cenna zarówno dla nas, dla posłów, dla rodziców, dla lekarzy. Uważam, że ta debata daje szansę na rozwianie tych pewnych mitów. I mam tutaj dwa pytania. Po pierwsze, bo dzisiaj tutaj właśnie, na tej izbie przed chwilą usłyszałam, ale chciałabym, żeby pan minister to potwierdził, że w szczepionkach nie ma rtęci, ani nie ma soli glinu. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa i drugie pytanie, w związku z tym, że w innych krajach jest dobrowolność szczepień, szczególnie tutaj chodzi o Niemcy, czy w związku z tym widzimy jakieś zagrożenie epidemiologiczne dla naszych dzieci? Skoro tam jest dobrowolność jest w krajach skandynawskich, jak to może się odbić na naszych dzieciach i na bezpieczeństwie epidemiologicznym w naszym kraju? Ostatnie pytanie zadaje pani poseł Monika Wielichowska, Platforma Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dane mówią, że w Europie w pierwszym półroczu tego roku Odra doprowadziła do 37 zgonów. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówi, że statystyki są bezwzględne i jeśli liczba nieszczepionych osób będzie rosła, to kwestią czasu pozostaje, kiedy pojawi się zgon polskiego dziecka. Ten sam rzecznik informuje, że w Polsce jest kilkukrotny wzrost zachorowań na odrę i dotyczy osób, które przyjechały do nas z różnych krajów bez szczepień. Mówi też, że tam, gdzie odchodzi się od szczepień, trzeba liczyć się ze zgonami. Od 1 stycznia do 30 września w Polsce zanotowano 123 przypadki odry. W tym samym okresie roku ubiegłego takich przypadków było 46, a odra, przypomnę, jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób przenoszona drogą kropelkową. Proszę pana ministra o ustosunkowanie się zarówno do słów rzecznika Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ale też o odpowiedź na pytanie, jakie jest stanowisko rządu PiS do tej skandalicznej ustawy, do tych zapisów, które dotyczą likwidacji szczepień ochronnych. Jeśli nie jest pan w stanie odpowiedzieć na moje pytanie jako minister i jako członek rządu, to proszę odpowiedzieć jako człowiek. Jakie jest pana stanowisko na ten temat? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To było ostatnie pytanie. Bardzo proszę pana Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego, o zabranie głosu. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Przedstawię państwu in extenso stanowisko rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jeżeli pani marszałek pozwoli, zaraz po stanowisku rządu odpowiem na kilka pytań, a także powiem, co ja o tym sądzę, ja Jarosław Pinkas. Proszę państwa, zasadniczym zamiarem inicjatywy ustawodawczej zawartej w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, druk nr 2796, zwanym dalej projektem ustawy jest zniesienie obowiązku szczepień ochronnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanej dalej ustawą, i wprowadzenie zasady dobrowolności szczepień. Projekt ustawy pozostawia możliwość jedynie doraźnego nakładania przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę obowiązku szczepień w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Artykuł 1 punkt 8. Zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litera b oraz artykułem 17 ustawy istnieje prawny obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym przeciwko określonym chorobom zakaźnym. Zakres podmiotowy stosowania wyżej wymienionego obowiązku, to znaczy grupy osób zobowiązanych do poddawania się szczepieniom ochronnym, oraz zakres przedmiotowy, to znaczy choroby zakaźne objęte obowiązkiem szczepień ochronnych, został określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Natomiast
Szczegółowe wskazania dotyczące poszczególnych szczepionek wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej są określone w programie szczepień ochronnych na dany rok ogłaszanym w formie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy zauważyć, że obowiązek poddawania się przez wskazane grupy osób szczepieniom ochronnym przeciwko określonym chorobom zakaźnym istnieje w Rzeczpospolitej Polskiej od blisko 60 lat. Ma on charakter obowiązku administracyjnego o charakterze niepieniężnym, wynikającego wprost z przepisów ustawy. Osobami obowiązanymi do wykonywania prawnego obowiązku poddawania się szczepieniom dzieci lub osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych są osoby sprawujące nad nim pieczę prawną lub opiekunowie faktyczni w rozumieniu artykułu 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizacja programu szczepień ochronnych odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej. W obszarze zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych i zapobiegania następstwom tych chorób uwzględnia ponadto międzynarodowe zobowiązania Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące zwalczania chorób zakaźnych i ich eliminacji w drodze szczepień ochronnych. Jest ona uzależniona od poziomu społecznej akceptacji prawnego obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym, rzetelności działań lekarzy, pielęgniarek, położnych realizujących obowiązkowe szczepienia oraz działań organów administracji w celu egzekwowania wykonywania obowiązku szczepień przez osoby do tego prawnie obowiązane. Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i generalnie powszechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze zapobiegania tym chorobom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym, prewencji indywidualnej, jak i również kształtowaniu odporności całej populacji na zachorowania tzw. prewencji zbiorowej. Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest bowiem wysoki odsetek zaszczepionych osób. Zwykle odporność populacyjną osiąga się przy zaszczepieniu wysokiego odsetka populacji, to jest co najmniej 95%, co skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne nie tylko na osoby uodpornione w drodze szczepienia, ale przez przerwanie w drodze uodpornienia łańcucha epidemicznego szerzenia się zakażenia, również u tych osób, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą być przeciw tym chorobom zakaźnym szczepione lub też osób, które pomimo prawidłowego przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły w jego wyniku odporności immunologicznej. W przeszłości powszechność szczepień ochronnych umożliwiła eliminację ospy prawdziwej. Obecnie wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia są realizowane programy eliminacji w skali globu chorób zakaźnych takich jak polio i odra. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza również społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z obciążeniem sektora finansów publicznych kosztami leczenia tych chorób i leczenia powikłań tych chorób. Wprowadzenie powszechnych szczepień w sposób najbardziej efektywny doprowadziło do zwalczenia zagrożenia występującymi wcześniej powszechnie chorobami zakaźnymi, w szczególności w populacji dziecięcej. Zapewnienie wysokiego odsetka osób uodpornionych w populacji jest wspierane działaniami oświatowo-zdrowotnymi propagującymi wiedzę o roli szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym, lecz jednocześnie zostało zabezpieczone przewidzianymi prawem środkami egzekucji administracyjnej wykonania tego obowiązku szczepień przez osoby do tego obowiązane. Trudno jest obecnie przewidzieć, jakie będą dla stanu uodpornienia populacji skutki zniesienia obowiązku szczepień ochronnych przewidzianych w projekcie ustawy. Należy mieć na uwadze, że z chwilą zniesienia obowiązku szczepień ochronnych kolejne roczniki dzieci i młodzieży będą zaszczepione jedynie w odsetku nie większym niż 70%, co w ciągu kilku lat stworzy warunki do epidemicznego szerzenia się chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży, szczególnie tak wysokich ryzyko zakaźnych chorób jak odra, świnka lub różyczka, a także umożliwi występowanie chorób zakaźnych niezwykle groźnych, obecnie niemal niewystępujących w Polsce, takie jak na przykład tężec, błonica lub niewystępujące na przykład polio. Ocena skutków zniesienia obowiązku szczepień dla stanu uodpornienia kolejnych roczników dzieci i młodzieży i całej populacji jest jednak trudna do przewidzenia, gdyż żaden kraj o zbliżonych do Polski warunkach społeczno-ekonomicznych i podobnym sposobie prawnego uregulowania kwestii szczepień ochronnych nie znosił obowiązku szczepień, zwłaszcza w okresie nasilonej aktywności ruchów antyszczepionkowych, kontestujących już nie tylko sam obowiązek szczepień ochronnych, ale również zasadność przeprowadzenia szczepień ochronnych jako działań dla dobra dzieci służących skutecznie zapobiegania chorobom zakaźnym.
Tak więc regres w zakresie zwalczania chorób zakaźnych w drodze szczepień ochronnych może znacząco obniżyć wiarygodność Rzeczpospolitej Polskiej wobec partnerów realizujących koordynowane przez WHO międzynarodowe programy eliminacji chorób zakaźnych. Doświadczenia niektórych krajów, np. Włochy, Francja, Niemcy, które wcześniej przy odmiennych w tych krajach uwarunkowaniach prawnych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych nie posiadały lub zniosły obowiązek szczepień, a które obecnie wprowadzają elementy obowiązku szczepień dzieci w związku z narastaniem w tych krajach zapadalności na choroby zakaźne, powinny skłaniać do ostrożnego odstępowania od obowiązku szczepień w Polsce. Niezależnie od wszystkich wskazanych wcześniej argumentów za utrzymaniem obowiązkowego charakteru szczepień ochronnych przeciwko wybranym chorobom zakaźnym projektowana ustawa zawiera szereg błędów. Projektodawcy w sposób niekonsekwentny, mimo zniesienia obowiązku szczepień w artykule 1 pkt 3 projektu ustawy, regulują czynności związane z przeprowadzaniem szczepień ochronnych, wcześniej obowiązkowych, w ich rozumieniu będącym odmiennym rodzajem szczepień niż zalecane szczepienia ochronne. Zaś w artykule 1 pkt 6 projektu ustawy, mimo zniesienia obowiązku szczepień, dodają nowy przepis, artykuł 21 ustawy, przewidujący, że przepisy nie ograniczają możliwości dobrowolnego poddania się szczepieniom ochronnym. W przypadku zniesienia obowiązku szczepień rozróżnienie takich dwóch kategorii szczepień jest niezrozumiałe i zbędne. W artykule 1 pkt 5 projektu ustawy przewiduje się wpisanie do rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych zgłaszanego przez lekarza w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego NOP będzie wymagało wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzji administracyjnej. Nie jest to określone, czy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wpisaniu NOP do rejestru będzie prowadzone z urzędu, czy na wniosek strony, a także czy stroną postępowania jest również lekarz rozpoznający NOP, zgłaszający NOP. Proponowana zmiana wprowadzona jest w miejsce merytorycznego rozstrzygnięcia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wpisaniu zgłoszonego przypadku NOP do rejestru. W przypadku, gdy spełnia on kryteria NOP określone do celów nadzoru epidemiologicznego nad NOP w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznania. Ponadto w artykule 1 pkt 1 litera i projektu ustawy proponuje się, aby program szczepień ochronnych na dany rok zawierający merytoryczne wytyczne dla lekarzy i pielęgniarek będących realizatorami szczepień ochronnych dotyczące stosowania poszczególnych szczepionek był corocznie wydawany w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia, a nie jak dotychczas w drodze komunikatu głównego inspektora sanitarnego. Takie rozwiązanie nie jest właściwe z uwagi na przedmiot regulacji, którymi są wytyczne ściśle merytoryczne, wynikające ze zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i postępów wakcynologii. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w projektowanej ustawie nie przewidziano przepisów przejściowych umożliwiających dostosowanie się adresatom tych regulacji do wprowadzenia zmian w sytuacji prawnej oraz odpowiedniej vacatio legis. W świetle powyższego Rada Ministrów negatywnie opiniuje obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, druk nr 2796. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Myślę, że nie ma żadnego rozjazdu z klubem, nie ma rozjazdu z rozsądkiem. Proszę Państwa, ten dzisiejszy dzień to jest dzień mojej porażki jako nauczyciela akademickiego. Ja jestem nauczycielem akademickim, jestem krajowym konsultantem z zakresu zdrowia publicznego, jestem lekarzem od 35 lat. To, że w tej chwili debatujemy i mamy wątpliwości co do programu szczepień, co do ich bezpieczeństwa, jest wynikiem błędu, prawdziwego błędu, błędu komunikacji ze społeczeństwem, przede wszystkim środowiska lekarskiego, ale także wszystkich polityków zdrowotnych, myślę, wszystkich siedzących na tej sali, siedzących na tej sali. Ten problem narastał przez wiele lat. On w tej chwili rzeczywiście jest problemem, który należy rozwiązać, ale należy rozwiązać w sposób niezwykle jednoznaczny poprzez wyłącznie program działań edukacyjnych, poprzez wyłącznie program takiego posługiwania się wiedzą, żeby ta wiedza była jednoznaczna, żeby
margines manipulacji, nie ukrywam, że to jest dobre słowo, powinien być maksymalnie mały. Proszę Państwa, padło tutaj słowo internet, wiedza z internetu. Internet jest fantastyczną rzeczą do pozyskania wiedzy, ale trzeba wiedzieć, na jaką stronę się udać, trzeba wiedzieć, jak czytać artykuł, czy stanowi on rzeczywiste źródło wiedzy pozyskane na drodze prawdziwych badań naukowych, przez prawdziwych naukowców, przez tych, którzy się znają, przez tych, którzy mają dobre intencje, przez tych, którzy są recenzowani, przez tych, którzy mają impact, przez tych, którzy mają stopnie i tytuły naukowe. Proszę Państwa, nie byłoby tej debaty, gdyby w światowej medycynie były autorytety. Gdyby znalazł się chociaż jeden autorytet, który powie nie, zacznijcie mi ufać. Tak to jest oparte o moją najlepszą wiedzę. Nie jestem skorumpowany przez firmę farmaceutyczną, jestem lekarzem, który służy swoim pacjentom, a także jest wierny swojej przysiędze. Mamy 99,9% lekarzy w Polsce, którzy są wierni swojej przysiędze. Ta przysięga to przede wszystkim obowiązek dotarcia do prawdziwej wiedzy. Primum non nocere. Primum non nocere to także odpowiedź pacjenta, który przyjdzie do lekarza. Panie doktorze, co pan by zrobił na moim miejscu? Ja miałem kiedyś takich pacjentów, cały czas ich mam i dokładnie im mówię. I to jest bardzo dobra relacja. Ta relacja została zachwiana przez doktora Google. Relacja medycyny partnerskiej, medycyny opartej o wiarygodnego lekarza, który wiarygodnie potrafi przedstawić swoją wiedzę, swoje intencje. My kiedyś do tego wrócimy. Musimy do tego wrócić. To jest nasz obowiązek, to jest obowiązek mojej korporacji zawodowej, ponieważ cały czas jestem lekarzem, ale też obowiązek także korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych i wszystkich profesjonalistów medycznych. Nie możemy zapominać o tym, że popełniliśmy dramatyczny błędu komunikacyjnego. Oczywiście, że są problemy systemowe, mamy mało czasu na naszych pacjentów, ale zbyt rzadko mówimy to, co byśmy zrobili na ich miejscu. Zbyt często posługujemy się wytycznymi klinicznymi, czasami bardzo niejednoznacznymi. Proszę, żeby nasi pacjenci tak się komunikowali z lekarzami. Proszę Państwa, pewnie największym błędem Głównej Inspekcji Sanitarnej, która jest... Bardzo proszę o spokój na sali. Panie pośle, bardzo proszę o spokój. Proszę nie przeszkadzać panu ministrowi. Panie pośle, największym błędem Głównej Inspekcji Sanitarnej przez ostatnie lata, to nie jest inspekcja doskonała, było to, że zaprzestaliśmy komunikowania się poprzez naukę. To się zmieni. Od dnia dzisiejszego na stronach Głównej Inspekcji Sanitarnej jest ogromne repozytorium wiedzy. Repozytorium wiedzy, gdzie można znaleźć wszystkie badania, wszystkie doniesienia. Może nie wszystkie, bo to jest niemożliwe, ale takie doniesienia, z którymi trudno będzie polemizować. Nie da się z nimi polemizować, dlatego że ci, którzy polemizują, nie mają żadnego narzędzia naukowego, nie mają żadnej bazy. Im się wydaje, że cokolwiek wiedzą. Że znaleźli jakiś artykuł w internecie, nie wiadomo przez kogo podpisany, którego tytułują później autorytetem. A za tym autorytetem wtedy najczęściej kryje się właśnie coś niezwykle groźnego. Jakieś aspekty pekuniarne, jakaś nieuczciwość. Jeżeli dla nas w Polsce jakimś autorytetem jest dr Wakefield, to znaczy, że zbłądziliśmy w sposób zupełnie dramatyczny. To się nie może więcej w Polsce zdarzyć. To się nie może w Polsce więcej zdarzyć, żeby do Polski sprowadzany był dr Wakefield jako autorytet naukowy. Nie może tak być. Proszę Państwa, padło tutaj wiele pytań. Ja mam na te pytania odpowiedzi. Pani marszałek, gdybym chciał na nie odpowiadać, prawdopodobnie musielibyśmy tutaj zostać przez następne 2 dni. Proszę bardzo, ja jestem do Państwa dyspozycji. To jest moja misja życiowa. Żeby zatrzymać to, co się w tej chwili dzieje i żeby polskie dzieci były bezpieczne. To jest moja misja życiowa.
Ale zarazem chcę powiedzieć, że ja bardzo dziękuję pani Justynie Sosze za to, że tą debatę otworzyła. Ona jest bardzo emocjonalna, ale ta debata, myślę, pozwoli na przekazywanie nam jasnych argumentów, z którymi nie ma polemiki, ponieważ istnieją takie argumenty, proszę państwa, z którymi nie da się polemizować. Nie da się polemizować z nauką, która jest oparta na wiarygodnych danych, która jest oparta na pracy setek tysięcy naukowców w Polsce, setek tysięcy badań, o ogromnej big data, którą my potrafimy w racjonalny sposób analizować i wyciągać z niej wnioski. Polska jest bezpiecznym krajem. Polska jest krajem, który kupuje najlepsze z możliwych szczepionek. Oczywiście takie, na które nas stać, a stać nas na właśnie dobre szczepionki. Może nie są to Mercedesy, ale z całą pewnością nie są to rozklekotane samochody jeżdżące, kupione ze szrotu. Tak nie jest. Tutaj padło kilka haseł, na które muszę odpowiedzieć w tej chwili, dlatego że jutro być może ktoś się będzie bał pójść ze swoim dzieckiem go zaszczepić. Pierwsze pytanie, panie pośle, które zadane zostało, rzekłbym, z OFU, to pytanie o to, czy szczepionki są bezpieczne i czy znajduje się w nich rtęć oraz związki glinu. Proszę państwa, kładę cały swój autorytet na szali. Jestem doktorem habilitowanym nauk medycznych, pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, który kształci wszystkich lekarzy w Polsce podyplomowo. Będę musiał zmierzyć się z tym, patrząc im w twarz, że powiedziałem nieprawdę. Mnie na to nie stać. Od 2011 roku w żadnej Polsce szczepionce nie ma rtęci ani gliny. Glinu, przepraszam. Nie wiem, skąd są te dane. Skoro te dane krążą w przestrzeni publicznej, to jest także błąd mój. Co prawda jestem od równego miesiąca głównym inspektorem sanitarnym i od 3 miesięcy krajowym konsultantem zakresu zdrowia publicznego. To się musi zmienić. Przez 22 lata pracowałem z człowiekiem, który miał niezwykły autorytet. I gdyby on tutaj wszedł na salę, a z całą pewnością patrzy się na nas, to by powiedział: Jarek, idź dalej do przodu, nie odpuść. To był w świętej pamięci pan profesor Rediga, mój wielki mistrz i szef. Proszę państwa, proszę dzisiaj wejść na stronę Głównej Inspekcji Sanitarnej, zobaczyć, jakie dane mamy. Proszę zadawać nam pytania. W każdej debacie będę brał udział z najwybitniejszymi polskimi specjalistami. Ze mną są dzisiaj przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, wybitni, uznani wirusolodzy i wakcynolodzy na całym świecie. Pan profesor Gut, pani profesor Litwińska. Są moi współpracownicy z Głównej Inspekcji Sanitarnej, z departamentu, który właśnie zajmuje się bezpieczeństwem szczepień. Mamy za sobą całe środowisko pielęgniarskie i całe środowisko lekarskie, ponieważ przed tą debatą to, co zrobiłem, to spotykałem się i prosiłem, żebyśmy mieli wsparcie merytoryczne wszystkich lekarzy w Polsce. Ja wiem, że słuchają mnie przedstawiciele korporacji zawodowych, z którymi rozmawiałem. Będziemy mieli wielkie wsparcie we wszystkich przychodniach, szpitalach, wszędzie tam, gdzie się szczepi. I będzie to wsparcie istotnie merytoryczne, dlatego że wyposażymy lekarzy w wiedzę, jak należy odpowiadać na pytania, które są bardzo słuszne, bo ludzie mają prawo mieć wątpliwość. To lekarze będą przygotowani na to, żeby na nie odpowiadać. Proszę państwa, ja nie odpowiem państwu na to, czy szklanka wody, która jest w tej chwili, może mi zaszkodzić, czy nie. Prawdopodobnie może. Prawdopodobnie może. W związku z tym zawsze istnieje jakieś prawdopodobieństwo, zawsze istnieje w medycynie słowo może. Może coś się zdarzyć, może być powikłanie. Ale statystycznie rzecz biorąc, to, czym dysponujemy w Polsce, to są bezpieczne szczepionki, które robią wyłącznie dobre rzeczy. Mamy naprawdę przyzwoicie skonstruowaną sprawozdawczość dotyczącą NOP-u. Naprawdę wiele krajów patrzy się, jak my to robimy. Mamy specjalny instytut, który to analizuje. Każdego dnia dostaje informację, że mogłoby się coś zdarzyć złego. Zapali się jakiś alert, jakaś lampka alertowa. Żyjemy w bezpiecznym kraju. I dalej będziemy w nim żyć, jeżeli będziemy ludzi przekonywać, edukować, nie penalizować. Jeżeli damy szansę na pozyskanie wiedzy, ale takiej wiedzy,
która będzie zasugerowana z wiedzą wiarygodną. Nie internetowym śmietniku, w którym się pewne rzeczy mielą. Nie. W tych miejscach, gdzie wiedza jest rzetelna. Proszę Państwa, te ruchy, które są ruchami obywatelskimi, ja je naprawdę cenię, narodziły się nie w Polsce. One narodziły się w różnych krajach. Prawdopodobnie pierwszym, który rzeczywiście miał największe wątpliwości narodem, to był naród amerykański. Zahamowano w tej chwili działania ruchów antyszczepionkowych, głównie przez to, że do tego włączyli się lekarze, pielęgniarki, profesjonaliści medyczni, toczący bardzo racjonalną walkę, chociażby na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych, pokazujący argumenty, rzetelne, mądre argumenty, z którymi czasami nie da się polemizować, dlatego że one po prostu mają taką wartość i taką jakość naukową. Proszę Państwa, musimy zaufać profesjonalistom medycznym, nie mamy wyjścia. Ja widziałem, że pan poseł Winnicki szedł tutaj o kuli. Z całą pewnością był pan jednak w polskiej służbie zdrowia dobrze, przepraszam za kolokwializm, obsłużony. Widziałem następnym razem, że pan znacznie lepiej, w związku z tym widzę, że terapia postępuje w sposób właściwy. Mocno trzymam kciuki, żeby pan te kule odrzucił. Na pewno będzie wszystko dobrze. Panie inspektorze, bardzo mi przykro, ale przedłużamy panu czas i tak już bardzo poważnie. Tak jest. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Proszę zajrzeć na nasze strony internetowe, ale także mam ostatnią prośbę. Panie marszałku, ja dzisiaj wydałem oświadczenie, duże oświadczenie krajowego konsultanta w zakresie w dziedzinie zdrowia publicznego. Proszę je przeczytać. Proszę zacząć z nim polemizować, ale polemizować na prawdziwe argumenty, a nie na kategorię mnie się tak wydaje, gdzieś tak usłyszałem czy usłyszałam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz głos ma przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pani Justyna Socha. Panie marszałku, szanowne posłanki, szanowni posłowie. Ja podobnie jak pan minister Pinkas, mam misję polegającą na zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci, zaczynając od moich dzieci, które szczepiłam. Większość z nas swoje dzieci szczepiła, ufnie wierzyła w ten system. Więc nieuprawnionym jest nazywanie nas ruchem antyszczepionkowym. Chcę przede wszystkim skorzystać z tej okazji, żeby podziękować lekarzom, którzy są z nami tam na galerii. Lekarzom, którzy za wszelki głos krytyki obecnego systemu. I tu nie chodzi o zwalczanie szczepień, chodzi o krytykę szkodliwego systemu, który obecnie jest w Polsce. Są stawiani przed sądem lekarskim. Na przykład za krytykę tego, że szczepi się noworodki, wcześniaki w stanie zamartwicy. I to nie jest wcale rzadkość. I to się musi skończyć, bo dwie obowiązkowe szczepionki podaje w tej chwili w Europie już tylko Bułgaria. Dosyć niszczenia zdrowia polskich noworodków. Chcę kolejny raz podkreślić. Nasz projekt nie znosi szczepień. Znosi obowiązek szczepień. Wprowadza dobrowolne szczepienia ochronne, zostawiając w ustawie szczepienia akcyjne, które państwo może stosować tak jak w 20 cywilizowanych krajach Europy w razie zagrożenia epidemicznego. I muszę się tu powołać na bardzo ważny argument. Obowiązek szczepień jest szkodliwy. To jest antyreklama szczepień i są na to dowody naukowe, które dziwię się nie znają instytucje, które zajmują się zdrowiem. Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, nawet minister zdrowia, nawet była tu wypowiedź krytyczna rzecznika praw pacjenta. Dlaczego nie znacie tych medycznych i naukowych argumentów? Cytuję.
Szkodliwe skutki wprowadzenia częściowego obowiązkowego szczepienia, dowody doświadczalne, publikacja z 2015 roku. Obowiązkowe szczepienia zwiększyły poziom irytacji wśród osób z raczej negatywnym nastawieniem do szczepień, podczas gdy dobrowolne szczepienia nie. Doprowadziło to do zmniejszenia przyjmowania szczepień o 39% w przypadku drugiego dobrowolnego szczepienia. Kolejna publikacja, autorka Andrea Kita, Vaccination and Public Cancer in History. W świetle obecnych badań obowiązkowe programy szczepień również wiążą się z ryzykiem. W eksperymencie opartym na próbach zmiana szczepień na obowiązkowe zwiększyła negatywne nastawienie osób do szczepień. Szczepienia również rodzą trudne pytania dotyczące samostanowienia w ogóle i mogą powodować niejasności dotyczące odszkodowania, jeśli są podejrzane o wady. Dlatego też argumentowano, że obowiązkowy program szczepień z czasem negatywnie wpłynie na władze publiczne i program szczepień. O tym mówią naukowcy. Szanowni Państwo, padło tutaj wiele pytań. Nie wiem, czy jestem w stanie w tak krótkim czasie odnieść się do nich wszystkich. Przede wszystkim chcę podziękować za to, że z szacunku dla tych ludzi, którzy dzisiaj też przyszli pod Sejm czekać na to, jak zostanie potraktowana ich wola, wola obrony własnych dzieci, zapewnienia im bezpieczeństwa, chcę im podziękować, że zebrali te 120 tysięcy podpisów. Był to dla nas olbrzymi wysiłek, bo jeśli media są tak nieuczciwe w tej debacie, zupełnie wypaczając nasze intencje, powodując dyskryminację, tak, tą dyskryminację, o którym mówił minister Patryk Jaki, powodując społeczną nienawiść, chociaż to my jesteśmy jedynymi adwokatami bezpieczeństwa dzieci w tej chwili, szczepionych w Polsce dzieci. I mam na to dowody. Państwo dostaniecie na swoje skrzynki mailowe pełną treść wystąpienia. Co do gwiazdorzenia ministra Arłukowicza, chcę zacytować minister Ewę Kopacz. Szanowni Państwo, pamiętacie wszyscy 2009 rok, kiedy to rządy państw europejskich zostały naciągnięte na niepotrzebne szczepionki przeciw świńskiej grypie, kiedy trzeba było je za grube miliony utylizować. Okazało się, że nie było żadnej pandemii. I pani premier Ewa Kopacz powiedziała przed Parlamentem Europejskim coś takiego. Mówiłam to jako lekarz przyrzekający działać dla dobra pacjentów i jako polityk przyrzekający działać dla dobra obywateli. Nie może bowiem być tak, że producenci szczepionek pod osłoną kampanii medialnych i wykorzystując usprawiedliwiony strach ludzi przed chorobami stawiają rządy pod ścianą. Nie może być tak, że producenci leków nie biorą odpowiedzialności za swój produkt, za bezpieczeństwo pacjenta, za działania niepożądane. Nie może być tak, że rządy stają się zakładnikami grup interesów i podejmują decyzje w atmosferze paniki wywołanej alarmistycznymi doniesieniami medialnymi oraz opiniami ekspertów, które są elementem gry interesów i nie mają wiele wspólnego z rzeczową analizą sytuacji. Na to zgody być nie może. Czy nie jest to zastanawiające i dziś, gdy straszy nas się w mediach epidemiami, a tymczasem żaden z krajów europejskich epidemii nie ogłosił. Mam tu chociażby pismo z Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, które potwierdza, że nie ogłoszono tam stanu epidemii żadnej z chorób, przeciw której się szczepi. Słucham? Nie ogłoszono epidemii. My mamy 20 zgonów po szczepieniach tutaj w naszych statystykach. Pan minister ma słabe statystyki. W tej chwili przedstawię opinię ekspertów wakcynologii, że system NOP, odpowiadając na pytanie posła... Panie marszałku, czy pan może panią poseł tutaj uspokoić, bo chciałabym dokończyć merytoryczną wypowiedź, odpowiadając na pytanie posła Jacka Wilka dotyczące systemu NOP. Otóż, szanowni państwo, system rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych jest niewiarygodny, a na podstawie tego systemu oceniamy, czy nasze dzieci są bezpieczne. Na podstawie tego systemu oceniamy, czy w obrocie, czy podawana codziennie polskim dzieciom nie jest szczepionka wadliwa. I co? Profesor Mirosław Wysocki, profesor Jacek Wysocki, doktor Hanna Czajka, profesor Andrzej Zieliński,
oraz dr Paweł Grzesiowski. Wszyscy oni mówią, że system niepożądanych odczynów poszczepiennych jest niewiarygodny, wymaga zmiany. My mamy nawet wyroki sądowe mówiące o tym, że ingerencja inspekcji sanitarnej w zgłoszenie przez lekarza ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego, kiedy dziecko kilkukrotnie traciło przytomność po szczepieniu, na skutek ingerencji inspekcji sanitarnej ten NOP został zakwalifikowany jako lekki. Szanowni Państwo, to dziecko mogło umrzeć. A ktoś ingeruje. Wiecie dlaczego? Bo kiedy jest ciężki NOP, należy wyjaśnić, czy seria szczepionki nie jest wadliwa. Czyich interesów broni inspekcja sanitarna? Producentów czy polskich dzieci? Zmieńmy to wreszcie. I nie odpowiem tutaj na żadne prowokacje dotyczące rzekomo moich złych intencji. Szanowni Państwo, my wszyscy, którzy działamy w tym temacie, lekarze, dziennikarze, prawnicy, rodzice, narażamy się na ciężkie problemy prawne. Mamy sprawy w sądach, przed samorządami zawodowymi. I wierzcie mi, że nie zamkniecie nam ust. Bo jesteśmy zdeterminowanymi rodzicami i takimi samymi rodzicami są rodzice na całym świecie. I tu dziękuję panu ministrowi Pinkasowi, który mówił o tym, że cieszy się, że będzie debata. Dziękuję też posłowi sprawozdawcy oraz posłowi sprawozdawcy PiSu i Kukiz 15, że mają wolę, żeby skierować nasz projekt na pierwsze czytanie, do procedowania. Dlaczego? Dlatego, że bez uczciwej debaty, bez dialogu nie zmienimy złego systemu. A jak dotychczas spotykaliśmy się wyłącznie z cenzurą. Są tu lekarze, którzy mają sprawy przed sądami lekarskimi. Ja mam sprawę sądową za petycję, która żądała czego? Żeby wreszcie eksperci, których postulaty realizuje ministerstwo, składali oświadczenia o braku konfliktu interesów. I czy to jest coś niespotykanego? Nie. W Europie eksperci są zobowiązani składać takie oświadczenia przed każdym posiedzeniem zespołu, który rekomenduje na przykład rozszerzenie kalendarza szczepień o kolejne szczepionki. I pytacie, jedna pan posłanek zapytała, co jest przyczyną lęku, więc ja odpowiadam. Przyczyną lęku jest to, co rozwiązuje nasz projekt. Rodzice nie otrzymują rzetelnej informacji od lekarzy. Wiemy, jaka jest sytuacja, ich mało, nie mają czasu. Nasz projekt zobowiąże lekarza do przedstawienia listy możliwych powikłań. Wtedy, jeśli temu dziecku coś się zdarzy z tej listy, to rodzic już wie. Wie, jak to dziecko leczyć, ratować, do których lekarzy się zwrócić, tak? Jeśli nie ma tej informacji, często ta diagnoza jest dopiero po roku, dwóch, kilku latach, tak? A dziecko trzeba ratować natychmiast. Mam naprawdę tak wiele Państwu do powiedzenia. Tak wiele osób pokłada nadzieję w tym, że ja mogę dzisiaj tu stanąć i kończy się czas cenzury. Zaczyna się czas rozwiązywania problemów. Mam nadzieję, że dodamy odwagi lekarzom. Jest ich naprawdę dużo. Pielęgniarkom, osobom zawodów medycznych. Bo bez ich głosu ta debata nie jest możliwa. Z tym, że mam nadzieję, że ministerstwo zrobi coś z Naczelną Radą Lekarską, która cenzuruje lekarzom, która trudni się cenzurą lekarzy w Polsce. To się musi skończyć. Rzecznik Praw Obywatelskich apelował swego czasu, żeby samorządy zawodowe mogły powstawać w większej liczbie, bo w tej chwili to jest dyktatura. I mówię to w imieniu lekarzy. Nie wymienię ich nazwisk, ponieważ oni mogą stracić za to pracę. Szanowni Państwo, spojrzę jeszcze na pytania, jakie mi zadaliście. Bardzo też szokuje opinia na przykład Naczelnej Rady Lekarskiej oceniająca nasz projekt jako groźny. Podałam dowody, że rekordowa w Europie utrata zaufania do systemu szczepień, czyli największa liczba rezygnacji ze szczepień, to jest skutek tego systemu i obowiązku. Więc żadne edukowanie przez strony internetowe nic nie da. Trzeba zacząć rozmawiać z rodzicami, szanować ich, wysłuchiwać ich, odpowiadać na ich pytania. Polskie urzędy w tej chwili nie są przygotowane do odpowiadania na podstawowe pytania rodziców. Zwykle odpowiedź jest, nie mamy takich badań, nie mamy takich danych. My dysponujemy dziesiątkami takich pism, które
Państwo dostaniecie na skrzynki pocztowe. Kwestia szczepionek produkowanych w oparciu o linie komórkowe z aborcji. Tak, są stosowane dwie szczepionki, odra, świnka, różyczka. Nie ma etycznej alternatywy. Też Państwo dostaniecie dowody naukowe, że to jest fakt, tak? Że tak samo jak w składzie szczepionek aluminium oraz tiomersal składający się w połowie rtęci, znajdziecie Państwo charakterystyce produktu leczniczego, szczepionki, znajdziecie też informacje o liniach komórkowych. I rodzice chcą szczepić, tylko nie mają alternatywy. W innych krajach są zwolnienia etyczne, religijne, filozoficzne. Kiedy człowiek nie chce brać udziału w tym, po prostu ma prawo odmowy. I na koniec chciałabym powiedzieć, szanowni państwo, że rodzice boją się w Polsce mieć dzieci. Z tego właśnie powodu, jeśli dostają na przykład 22 grzywny, jeśli dostają 11 tysięcy grzywny, która ma ich przymusić do podania dziecku szczepionki, która spowodowała u ich poprzedniego dziecka ciężkie, niepożądane odczyny poszczepienne, 1500 osób odpowiedziało nam w ankiecie, że nie zdecydowało się na kolejne dziecko ze względu na obowiązek szczepień i związane z nim sankcje. To jest program 500+ i dziecko minus. Dlatego cieszę się, ponownie dziękuję, że z szacunku dla rodziców, którzy zbierali te podpisy, z szacunku dla tych ludzi zebranych pod Sejmem, z szacunku dla lekarzy, którzy są tu z nami, ten projekt ma trafić pod obrady komisji. Myślę, że to jest najlepsza informacja, jaką dzisiaj mogłam usłyszeć. Myślę, że rozpoczyna się kolejny etap w naszym kraju, gdzie korporacyjne media przestaną szczuć na siebie ludzi, a my zaczniemy ze sobą rozmawiać, rozwiązując te wszystkie problemy. I to jest, myślę, największy sens tego obywatelskiego projektu, który, jak wspominałam, jest szansą dla całego świata. Jak mówiłam, patrzy na nas 130 organizacji podobnych do naszej z całego świata. Patrzą na nas tysiące rodziców, którzy doświadczają tego samego w krajach, gdzie jest system obowiązkowych szczepień. Myślę, że jedno, co na koniec powinnam powiedzieć, to jest ryzyko, musi być wybór. I niech tak się stanie w naszej ojczyźnie, bo my nie chcemy stąd wyjeżdżać. Chcemy ten kraj zmienić na lepszy. Chcemy ten zmienić kraj na taki, gdzie rodziny będą mogły czuć się bezpiecznie, gdzie dzieci będą zdrowe. A ja, jako zwykła matka czwórki dzieci, zajmę się zwykłym życiem, którym żyłam 10 lat temu, zanim nałożono na mnie grzywny. I to była przyczyna powstania naszego stowarzyszenia. Taka jest przyczyna powstawania tak zwanych ruchów antyszczepionkowych. Brak szacunku dla woli rodziców i przymuszanie ich do niechcianych zabiegów medycznych. A przecież międzynarodowe kodeksy, ustawa o prawach pacjenta, konwencja o prawach człowieka, wszystkie te akty prawne gwarantują nam prawo do świadomej zgody na zabieg medyczny. Wiecie Państwo, kiedy w prawie medycznym pojawiły się te zapisy? Po eksperymentach na ludziach z II wojny światowej. Wtedy stwierdzono, że nie można wykonywać bez zgody, świadomej zgody, eksperymentów medycznych, zabiegów medycznych bez świadomej zgody pacjentów. A tutaj chodzi przecież o naszą przyszłość, o noworodki, o dzieci, które są coraz bardziej chore, chyba nikt tego nie zaneguje. Co czwarte dziecko w tej chwili ma alergię. Jest 350% wzrostu autyzmu w ciągu 9 lat w Polsce.
O 62% wzrosła w ciągu kilku lat liczba przedszkolaków z niepełnosprawnością. O 50% wzrosła liczba hospitalizowanych niemowląt w ciągu 10 lat, starszych dzieci o 30%. Przecież to jest prawdziwa epidemia, co się dzieje ze zdrowiem naszych dzieci. I dlaczego nie dajecie jasnych odpowiedzi? Dlaczego nie ma prowadzonych badań, które wprost powiedzą, że przyczyną nie są szczepionki? Dziękuję pani bardzo. I to jest postulat rodziców z całego świata. Ja go nieco przedłużyłem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz o skierowanie projektu ustawy do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29 porządku dziennego. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. To jest druk numer 2810. Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pana Grzegorza Witkowskiego.